Nie działa. Nacisnąłem guzik. A się godzina powiedziała. Takie coś jak w nocy wstaję i nie chce mi się patrzeć na zegar, którego i tak w nocy nie widać. Jest godzina 23. Trzy. Witam wszystkich. Studio Yahoo. Ja pierdzielę, zapomniałem, że to Yahoo. Już chciałem pi powiedzieć. Dopiero kawa. Ja dzisiaj cały dzień sobie przespałem, więc właściwie teraz wstałem i tak sobie myślę, kurczę, przecież dzisiaj miałem film kręcić. Film miałem kręcić. I się zastanawiam, kurde, która godzina? 20. Czekaj, muszę włączyć program, bo to tak wykombinowane jest, że jak program nie działa, to działa na tamtym. Tak sieciowo ten pilot podłączony jest. Dobra. Czyli właściwie zobaczmy, czy coś się zmienia. O, zmienia się. Teraz już jest dobrze. No to witam wszystkich. Czekajcie, jeszcze się chyba nie obudziłem. No dobra, co by tutaj powiedzieć? Dzisiaj będzie taki bardzo szczególny film, właściwie inny troszeczkę, bo nie będę dzisiaj robił komentarzy żadnych do innych filmów. Dzisiaj mam chęć troszeczkę sprostować, bo tak widzę, że tutaj troszeczkę taką małą burzę. Burza z tego wynikła, z tego ostatniego mojego filmu. A poza tym właściwie chyba nie zostałem zrozumiany na tym filmie. Więc pomyślałem sobie, że tutaj parę rzeczy trzeba sprostować, o paru rzeczach powiedzieć. Ja właściwie na samym początku tego filmu, jak nagrywałem ten film, ten dwa wstecz, tak? To powiedziałem, że ten film nagrywam, ponieważ ten film nagrałem już wcześniej. To było 20, jak ja wiem, no około 22 lat. Temu 30, nie wiem, trzeba byłoby policzyć. Nie ma to znaczenia. Ale to jest ten wiek właśnie, 18, 20, 22 lata. Więc wtedy miałem tę wizję tej drogi. I jedną z tych wizji był właśnie dokładnie ten film, który nagrałem 2 dni temu. Nagrałem go, dokładnie wiedziałem wtedy, dlaczego go nagrałem i w jakim momencie życia będę ten film nagrywał. I to powiedziałem wam na samym początku tego filmu i to już powinno dać coś do myślenia. Więc nagrałem go specjalnie. Jest to w pewnym sensie troszeczkę takie małe oszustwo z mojej strony. Chociaż jest to całkowicie autentyczny film. Na szambrze nie lubili mi właśnie z tego powodu, ponieważ tyle, że to nie była gra, ponieważ robiłem to bardzo autentycznie, ponieważ dokładnie tak myślałem. Dokładnie tak postrzegałem. I mówię o forum Szambry jeszcze z tych czasów Tobiasza, bardzo dawno temu. Właściwie to były jeszcze początki nawet chyba Tobiasza, początki Szambry. I to był taki, ale nie na tyle początek, ponieważ polska Szambra chyba jakaś dotarła później. Ale właśnie z tego powodu mnie tam nie lubili, ponieważ ja byłem autentyczny. Powiem wam szczerze, miałem kilku mistrzów po drodze. Jednym z mistrzów takich moich, a w zasadzie autorytetów, może niekoniecznie mistrzów, ale tacy autorytetowie, autoryteci właśnie tych dróg wszystkich, z tego całego świata. I jednym z takich autorytetów był Osho. Osho, w którego bardzo dobrze rozumiałem, bo właściwie wyciągał mi słowa z moich własnych ust. Więc tak jakbym widział siebie mówiącego o pewnych rzeczach. Pewne rzeczy były nowe, ale ogólnie gościa rozumiałem bardzo dobrze. Może nie wszystko mówił, powiedzmy tak jak mówił to Adamus później, czy Tobiasz wcześniej, z karmazynowego kółka,
Kawę mam. Mało tej kawy, to fakt, bo nie zdążyłem zrobić. Ale patrzę, 25, więc trzeba było się pośpieszyć. No dobra, nieważne. Dzięki za ten, jakby co, to zrobimy przerwę i po przerwie będziemy ciągnęli dalej. Tak więc, widzicie, bardzo lubiłem tego gościa, tego Osza. I to były też te czasy, mówiłem, dzisiaj będzie opowieść specjalna, ponieważ chcę, żebyście coś zrozumieli. I to wam się przyda, dlatego że bardzo ciężko jest opisać doskonałość. Jest takie rzeczy, a ludzie grają. Ludzie grają i to właśnie zobaczyłem na szambrze. To zacząłem rozumieć, kiedy zacząłem poznawać Tobiasza, później Adamusa i tak dalej, i tak dalej. Tobiasz był fajnym gostkiem, był taki bardzo współczujący. Przypominał mi troszeczkę takiego buddystę, aczkolwiek on tam był Żydem, no był tym ze swojego życia, przynajmniej tak, już nie pamiętam, czy on to o tym mówił, czy nie, chyba wspominał o tym kilka razy. I był po prostu jednym z tych, no, z tych takich gostków, który, no, wierzył w te rzeczy z tej pozycji. No i później, kiedy wszedł Adamus, to się zaczęło. To się zaczęło, ponieważ Adamus znowu zaczął mówić o rzeczach, które, kurde, totalnie, fantastycznie rozumiałem. I właściwie później, jak trafiłem na tych ludzi na polskiej szambrze, to zacząłem się zdziwić, dlaczego oni tego nie rozumieją. Oczywiście nic takiego nie mówili. Ale ja byłem bardzo ciekawy, czy ci ludzie są autentyczni. Ja wiedziałem, że Adamus mówi o autentyczności od samego początku. Zresztą wcześniej miałem dobrego nauczyciela. Nie mówię o Osho. Osho był autorytetem, w pewnym sensie takim jednym z wielu tamtych czasów. Ale był taki gostek, o którym tam od czasu do czasu opowiadałem wcześniej. Później przestałem, bo to żywy człowiek jest w dalszym ciągu. I no i szmat różnych doświadczeń właściwie, który był częścią tej naszej przyjaźni. Jeszcze jak mieszkałem w Białymstoku. I właśnie to jest ten gostek, który był częścią tej grupy, tych spotkań na ogniskach, no żeśmy byli na różnych ogniskach, tak, znaczy ogniska to żeśmy robili non stop, cmentarza takiego nie wiadomo jakiego, tak naprawdę żeśmy uciekali do tej pory, a nie wiem jaki to był cmentarz, może niemiecki. On nie był katolicki, nie był prawosławny w żadnym wypadku, żydowski też nie był. No właśnie, ciekawe co to był za cmentarz. Tak. Za Białymstokiem w zasadzie przed Choroszczą jest taka mieścina i Izbiszcze, albo za Choroszczą ona jest, właśnie już nie pamiętam. To nie jest mieścina, to jest taka wioska, to jest taki punkt na mapie. To jest, wiecie, kilka chałup dosłownie, tam chyba przy jeziorze albo rzece, to chyba rzeka tam jest dokładnie i no tak właściwie tak fajnie. I pamiętam tam po drodze, jak się jechało samochodem, autem, raz byliśmy tam rowerami, byliśmy tam właśnie. Wtedy jak miałem auto, opowiadałem wam, że miałem Warburga. I to było najlepsze auto, jakie w ogóle miałem. Później już nie miałem auta. Ale jeździłem różnymi innymi autami, ale to nie ma znaczenia. Dobra, nieważne. No, więc byliśmy potem autem i właśnie wtedy spieprzeliśmy z tego cmentarza, bo po drodze żeśmy zwrócili uwagę na ten cmentarz. Zresztą Gostek chciał tam pójść i właściwie wszyscy tam chcieli pójść, więc żeśmy tam poszli na ten cmentarz, żeśmy się tam pobawili na tym cmentarzu, chcieliśmy w ogóle dowiedzieć się, co to jest za cmentarz, szukaliśmy jakichś, wiecie, tabliczek, nazw, jakiegoś języka, coś, wiecie, no tutaj leży świętej pamięci nieboszczyk taki i taki i tak dalej. Nic takiego nie było, ale to był cmentarz, ale taki bez symboliki w ogóle żadnej, tylko same takie, wiecie, właśnie takie jakby ktoś przyszedł i porozwalał tam wszystko. Taki opuszczony coś. I w pewnym momencie znaleźliśmy taką płytkę, zaczęliśmy ją przestawiać na drugą stronę, chyba nas trójka była albo czwórka, już nie pamiętam. I udało nam się przewrócić tą płytę nagrobną. Jak nam się to wydawało, to była płyta nagrobna. A to już była, właściwie już był zmierzch
Trochę nam zajęło, ciężka była, trochę nam zajęło przewrócenie tej płyty i w momencie, kiedy to żeśmy zrobili, to nagle zmienił się klimat tego miejsca. Zaczęło wiać. To nie był wiatr, znaczy to był wiatr, no troszeczkę akurat też się powiało. Co najciekawsze, nikt nic nie powiedział. Nic. To była jedna chwila, właściwie jedna chwila i nagle wszyscy biegniemy, uciekamy stamtąd. Wszyscy, trójkę czy tam czwórkę, już nie powiem, chyba trójka, czwórka, raz, dwa, czwórka nas była. Jeszcze był tam ten gostek, który już nie żyje, samobójca prawdopodobnie. No, też fajny, fajny, fajny chłopak. A mogę powiedzieć, i tak nie wiecie o kim mówię, ale to nie ma znaczenia. Opowiadam wam parę historii, dzisiaj opowiem wam. To jeżeliśmy zaczęli uciekać. Oczywiście nikt nie wie, dlaczego uciekają inni, ale każdy to podjął decyzję i zaczęliśmy wiać stamtąd po prostu. Włosy nam stanęły dęba, zaczęły się dziać różne dziwne cuda, mówiłem. No i później się zatrzymaliśmy, to coś nas goniło. To coś było cały czas przy nas i gostek ten najstarszy zresztą. Mówi to, że tak nie da rady, że to coś po prostu się będzie nas trzymać cały czas i to nie ma sensu, musimy tam wrócić i wszystko odwrócić, znaczy ten kamień z powrotem włożyć z powrotem, potem niech każdy zrobi co chce, może się pomodlić, jeśli w to wierzy i tak dalej, wiecie, myśmy tam różne rzeczy robili, odprawialiśmy medytację, nie medytację, to znaczy oni lubili medytować, a ja się po prostu temu zawsze przyglądałem. Ja nie jestem, ja się przemytotowałem w poprzednich wcieleniach bardzo dużo, więc tyle mi wystarczy. Jakoś tu to było za wolne. Zresztą to nie o to chodziło w tej chyba medytacji i ja o tym wiedziałem. Zresztą później był ten czas przepracowywania różnych rzeczy. I ja widziałem, że to też nie działa. Tu nie chodzi o to przepracowywanie. Zresztą później Adamus o tym mówił. Co do mnie mocno stuknęło. Zresztą Adamus był drugim takim autorytetem, który wyjmował mi słowa z ust. I myślę, że nawet lepiej, ponieważ Adamus jest w moim mniemaniu gostkiem, który przypomina mi mnie samego siebie, takiego buntownika też troszeczkę. Więc po części był ten film, który dwa dni temu nagrywałem, był filmem taktycznym. Ja o tym wiedziałem, ponieważ wiedziałem dokładnie, co zdarzy się po filmie i co ten film mi przyniesie. Ja ten film musiałem nagrać w taki sposób. Omówiłem na samym początku, że nagrywam go wiele razy wcześniej się podejmowałem niego, ale wtedy nie byłoby to autentyczne, ponieważ wtedy nie byłem w takim dole jak później. Oczywiście jest kolejna rzecz tutaj. Poruszyłem tą szambrę troszeczkę tam na tych forach. Oni się zawsze nabierają na takie rzeczy. Jest jeden problem, ponieważ ci ludzie oceniają, mam nadzieję, że nie wszyscy. Mam nadzieję, że są też i tacy, którzy właściwie już wiedzą, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. I powiedzmy, pojechałem po gościu, bo tu mu mówię o Adamusie. Zresztą jeśli do kogoś czegoś nie czuję, to po prostu po człowieku nie pojadę, koniec, kropka. I mówiłem też wam, że zniszczyłem wszystkie przyjaźnie, jakie miałem w swoim życiu wcześniej. Więc mam takie dosyć burzliwe życie za sobą. Autentyczne pod tym kątem, ponieważ nie ma w tym oceny. Tak jak mówię, ludzie oceniają, ludzie zastanawiają się. Tam chyba był jeden, kto wkleiliście kilka takich cytatów. Mówiłem już raz, że to nie jest istotne, ale może właściwie jest. Bo to też są istotne rzeczy. To są takie dosyć ciekawe momenty. No właśnie. Więc tak naprawdę ludzie wciągają się w różne dramaty, bo sami tego chcą, bo to im służy. Wiedziałem dokładnie, o czym mówił Adamus od początku do końca, będąc na tej szambrze, na tych forach. Dawno, dawno temu oni na pewno mnie pamiętają. Nie zapomnieli mnie. Jeśli nie kojarzą mnie, to był to ten gostek, który dał im się nieźle we znaki.
O mnie nie można zignorować. Już wtedy. Niektórzy mnie kochali, niektórzy mnie nienawidzili. I tak to było. I właśnie wszystko dlatego, że byłem autentyczny, ponieważ wierzyłem w to, co mi w sercu tutaj grało. Rozumiałem dokładnie, o czym mówił Osho i Adamus. Ponieważ właśnie z tym przyszedłem. Dlatego mówię, dlatego byłem zdziwiony, ponieważ w pewnym momencie, o, zadowolony byłem, znalazłem polską szambrę. Wow, zajebiście, kurde, nie jestem sam. No to przecież z Amerykaninami się nie dogadam, nie znam, ten obcy język jest dla mnie obcy. No ten angielski może nie jest do końca obcy, bo go trochę tam technicznie w zasadzie i do informatyki wykorzystuję, więc no tutaj trochę śmiałem tego angielskiego, no więc tam trochę zostało. Zresztą byłem w Holandii, musiałem się ratować, bo też były dziwne zdarzenia, zostałem sam totalnie i musiałem się dogadać z ludźmi. To są takie historyjki bardzo trudnego życia, bardzo ciężkich, takich, no, takich niefajnych doświadczeń, znaczy fajnych doświadczeń, głównie pięknych, aczkolwiek trudnych, że tak powiem chujowych, no ale dobra. Więc byłem na tej polskiej szambrze, bardzo byłem zadowolony. No, między innymi też interesowało mnie to, co, jak oni do tego podchodzą, jak oni oddychają, jak, co, czy, w jaki sposób pracują z tą energią, w jaki sposób, wiecie, te wszystkie rzeczy, łącznie z doświadczeniami, ale też między innymi, w jaki sposób rozumieją pewne inne rzeczy, pewne inne szkoły. Mnie to bardzo, w tym, ja tutaj szukałem, ja już wtedy próbowałem te wszystkie rzeczy złożyć. To były te czasy, gdzie odkryłem, w jaki sposób się wykonuje chrzest na tej drodze. Sam do tego doszedłem. Podpowiedź. Tyle, że to robiłem w taki inny troszeczkę sposób. Może nie, na razie tą podpowiedź zostawmy. Dlatego po prostu. I w pewnym momencie bardzo szybko zdałem sobie sprawę z tego, że ci ludzie tak naprawdę grają, bawią się, udają. A ja wtedy byłem takim człowiekiem, że lubiłem powiedzieć na wprost. Troszeczkę uszczęśliwiałem ludzi na siłę pod tym kątem, bo nie zostawiałem im nawet chwili czasu, wiecie, żeby im tam czegoś nie powiedzieć, ale w zasadzie nie oszukiwałem. Zawsze starałem się mówić prawdę i tylko prawdę. I to było nie właśnie nie fajne dla nich. Dlatego, że przypominałem im o rzeczach, o których być może sobie zdawali, bo po prostu nawet sobie tego sprawy nie zdawali, ale to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Więc. Energetykę mam inną. Sorry za ten. Za te. Bardzo mi się zmienia energetyka w tej chwili, bo właściwie sobie zrobiłem dzisiaj post totalny, że przestałem palić, bo doszedłem do wniosku, że robię sobie przerwę od palenia, a jak przestałem palić, to przestało mnie ciągnąć do wszystkiego, więc właściwie jedyna rzecz to ta kawa, więc tak sobie czuję, wow, jak to fajnie działa. Dawno tego nie czułem, tego czegoś innego, ale dobra, nieważne, ta energia teraz u mnie idzie troszeczkę inaczej. Ciągnie mnie do góry, dosłownie jakbym w windzie jechał. Wow. I wracając do tematu, powiem szczerze, no właśnie ich bolało to, że znaczy mnie w zasadzie to bolało, nie ich. Mnie to, ich być może bolały inne rzeczy. W zasadzie nic na ten temat nie mówili, bo po prostu w pewnym momencie byli bardzo wkurzeni. Skończyło się to tak, że właściwie chyba opuściłem te forum. Nie jestem pewien, czy nie zostałem wyrzucony, ale chyba nie, bo te forum było częścią szambry już. To była taka, wiecie, dział. Więc oni tam nie mieli takich praw.
A szambra w zasadzie nie, to ja czy to po amerykańsku, czy po angielsku pisali. Nie wiem, czy nawet przyglądali się temu, co tam piszą Polacy i inne narodowości. Ale chyba opuściłem tą grupę sam, bo po prostu powiedziałem sobie, tutaj nie ma żadnej polskiej szambry. Więc zresztą wiecie, szambra anioł. Szambra to jest taki anioł w środku, który jest bardzo sensualny. Na, jeszcze przed, wiecie, przed tym wszystkim, na samym początku tej drogi, w ogóle na samym początku tego życia, ale później, jak już zaczyna odkrywać te tajniki, w ogóle siebie zaczyna odkrywać i tak dalej, no to wtedy ta sensualność dobiega, potem jeszcze jak się ściągnie to całe światło i to wszystko. I to naprawdę tak działa. Po prostu mówisz na wprost, nie owijasz w bawełnę, to wszystko leci. Jesteś taki, jaki jesteś. Nie oceniasz człowieka, chociaż ludzie mogą cię brać, powiedzmy, brać to jako pewnego rodzaju ocenę i tak dalej. A ten film, który nakręciłem 2 dni temu, mocno popchnął mnie do przodu. Dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu. Zacząłem podejmować decyzje, których nigdy bym nie podjął. Na przykład właśnie z tymi fajkami i tak dalej, między innymi. Coś zrozumiałem w zasadzie po tym filmie. I wiedziałem, że ten film popchnie mnie, zrobienie tego filmu popchnie mnie. To był autentyczny film. To, o czym ja tam mówiłem na tym filmie, widzicie, to było autentyczne. Tutaj nie ma mowy o kłamstwie czy czegokolwiek, ale ja nie mówiłem o Adamusie. Ja to powiedziałem na samym początku, ale nie zostałem prawdopodobnie zrozumiany. Być może wy wiedzieliście. Zresztą bardzo fajnie podeszliście do tego filmu później na Skype'ie w zasadzie. I to wszystko szanuję, tutaj nie ma problemu. Problem jest tylko w tym, że tak naprawdę opowiadałem o sobie, swoją historię. I na tym pierwszym odcinku zacząłem opowiadać o sobie historię. Powiedziałem na początku, przyznałem się, że ten film robię w taki, to jest taki dziwny film, który musiał zaistnieć w tym życiu, na tym kanale. On musiał wskoczyć w którymś momencie, ponieważ to jest ten film, który był przeze mnie rozumiany jako ten film, który musi wskoczyć, taki klucz, taka rzecz, cała masa rzeczy, wiedziałem, które wskoczą w pewnych momentach mojego życia. Nie wiedziałem dokładnie kiedy, ale większość wskoczyła i ten film był też jednym z takich kluczy, który musiał wskoczyć z jakiegoś powodu. I to będzie jeden z lepszych filmów, ale bardzo trudnych filmów w odbiorze. Dla różnych ludzi może być, dla szambry zresztą na pewno, bo szambra się czuje tam dosyć mocno atakowana. I ten film także podjąłem z tego tematu, wiecie, jakiś czas wcześniej, jeszcze a propos tych szczepionek z szambrą, tam gdzie Jeffrey Hopi, oczywiście ja o tym mówiłem tutaj na tym filmie też, ten wszystko było podjęte, w zasadzie tam chyba suchej niteczki nie zostawiłem. No właśnie, tak działa. I to nie jest tak taktyczne w tej formie, że po prostu wiedziałem, że ten film będzie i ten film musi wskoczyć w którymś tam momencie. Ale wewnątrz było jak najbardziej prawdziwe, autentyczne. Ponieważ ten film mógł wskoczyć wiele razy wcześniej, ale wtedy byłoby nieautentyczne, bo wtedy byłoby niezgodne z prawdą. Musiałem dojść, zabrnąć w pewnych utknięciach. U mnie jest taka dziwna rzecz, która działa na mojej drodze, na mojej pustyni, która mnie właśnie na tej pustyni trzyma. I zdałem sobie sprawę tak naprawdę, co mnie trzymało na tej pustyni przez cały czas. To był strach. Dlatego mówiłem później na kolejnym filmie, czyli wczorajszym, że nakręcę, zrobię film o strachu, ale jeszcze nie wiem, jak do tego podejdę i nie wiem, kiedy to będzie. Być może będę do tego wątku wracał, ale działa tak, właśnie działa strach. I to jest taki wróg, który działa w ukryciu. I w pewnym momencie pokazuje ci świat, pokazuje ci pewne rzeczy, o których tak naprawdę wiesz. I koniec, jesteś zaklepany. Więc musiałem zrobić ten film. I wiedziałem, że ten film zakończy moje drabinki, moje huśtawki z tym strachem. Tak naprawdę pokaże mi dokładnie, co jest nie tak.
No cała reszta jest ok w zasadzie. Wszystko jest pozamiatane, wszystko jest już, mówię, ze wszystkim innym. Jest żaden problem. To działa samo. Właśnie mówię, być autentycznym wiele, wiele pomaga tak naprawdę. Tylko problem polega w momencie, kiedy to są takie doświadczenia, takie twarde, znaczy też prawdziwe, autentyczne. Ktoś sobie pomyśli, a to tylko pustynia, to mistyczne doświadczenia. Tak naprawdę, czego tu się bać? Nie chodzi o to, czy się chcesz czegoś bać, czy nie. I ten strach działał w bardzo dziwny sposób. Wiecie, powiem wam inną rzecz. Idziecie sobie przez życie, większość, teraz mówię o większości ludzi, właściwie o wszystkich, od czasu do czasu kogoś zaboli głowa, ktoś zacznie kaszleć, kogoś tam zacznie boleć gardło. To są takie problemy zwykłych ludzi. I wtedy ty, taki człowiek z reguły, jak już to się przedłuża, no to idzie sobie, wiecie, do tego doktora, do tego pana doktora, czy pani doktor. Tam jest to badane przez tego pana, panią doktor. Później wypisuje tam mu receptę, wykupuje te leki i tak dalej, i tak dalej. To trwa jakiś czas. A człowiek dostaje jakąś pomoc. Nie ma problemu, wszystko jest gra, super. Na drodze mistrzów jest zupełnie inaczej, dlatego że po pierwsze nie chorujesz. Tak, już nie pamiętam właściwie, kiedy ostatni raz zachorowałem. Oczywiście ma się takie różne dziwne doświadczenia związane z ciałem, dosyć bolesne, które można byłoby porównać do takich nagłych ataków jakichś dziwnych. Nawet nie wiem, to nie są choroby, ale po prostu działa. To ciało jest zabijane jakby, jak te fale w pewnym momencie zaczynają przechodzić. A później to wszystko, a tu potem dochodzi do nagłego uzdrowienia i tak dalej. Takie różne dziwne rzeczy się z wami dzieją. Poza tym, jak już się pewne inne jeszcze rzeczy dzieją, jak ból głowy i tak dalej, gdzie dużo ta energii płynie i to musi przepłynąć jakieś tam kable, nie kable, druty, jeszcze, powiedzmy jakieś pręty stalowe. Tak? Jesteście przebijani różnymi prętami stalowymi i tak dalej, wasze ciało. I powiedzmy, możecie nie zdawać sobie sprawy z tego, niektórzy sobie nie zdają sprawy, nie wiedzą nawet, że są na drodze mistrzów. I wtedy to jest bolesne, boli ich ciało w jakimś miejscu, bo to akurat na przykład na sercu może być przebijane, albo w innych miejscach. I tacy ludzie, nieświadomie mistrzowie, też idą do lekarzy. Ale że lekarz niczego tam nie odkrywa, bo według tych medycznych, wiecie, no i według lekarzy jesteście totalnie zdrowi i tak naprawdę symulujecie. Więc ludzie będą odbierać takich ludzi jako symulantów. Więc tu trzeba trafić na fajnego doktora, jak coś takiego się przydarza. I tyle, żeby troszeczkę inne podejście, kiedy pewne rzeczy w was działają. I problem polega na tym, później idę teraz dalej, krok dalej. Przechodzicie tą całą drogę mistrzów. Wcześniej mogliście mieć różne inne rzeczy. I mijacie ten pierwszy etap, wskakujecie w ten drugi etap i ten drugi etap daje wam w kość. Daje wam w kość. On jest zajebisty. To jest jazda bez trzymanki, totalna. Po prostu jest fajne pod tym kątem, nagle zaczęło się coś dziać, no nareszcie to przyspieszyło te 5 lat wcześniejszych tego oddychania i ciągnięcia tego światła, integracji i tak dalej. W ogóle nie ma, no człowiek w pewnym momencie, to było fajne, bo to wiecie, oddychasz, czujesz, że to płynie, to są fajne doświadczenia. Ale wcześniej czy później, ile można to przechodzić tak samo, więc czasem jak ta cierpliwość odchodzi, to człowiek się wkurza i mówi, ile jeszcze tego oddychania, kurczę, mam tego, no i wtedy wchodzi w dramat. Czyli trochę światło spadnie, ale przy pierwszym etapie to nie ma znaczenia. Tam światło może się poruszać w obydwie strony, to ten drugi etap jest niebezpieczny, gdzie już nie możemy tego, co wciągniemy do ciała, nie możemy tego zgubić pod groźbą śmierci.
Wiecie, te wszystkie mity, te wszystkie bajki, ta cała wiedza na temat Kundalini, większość tego zresztą to bzdury. Mówię o tym, co ludzie opiszą na temat Kundalini. To są bzdury, dlatego że ci ludzie opisują zupełnie inne doświadczenia, podobne doświadczenia, ale na pewno nie Kundalini. Ale o tym chyba też wspominałem któregoś tam razu. Mówią, jaki ten kanał jest niebezpieczny, że to cię może zniszczyć, może sprawić, że nie będziesz sparaliżowany i tak dalej. Tak, ale nie ten kanał. Te dwa boczne kanały mogą sprawić, że mogą cię sparaliżować, ale nie Kundalini. Kundalini jest delikatne. Kundalini, jak się budzi w tobie, jest tak delikatne, tak piękne, niesłychanie piękne. Ta siła w ogóle nie jest w stanie zniszczyć, zaburzyć twojego ciała w tym momencie, kiedy zostaje ta siła podniesiona. Oczywiście ona może być mocna, może być potężna, może być taka, że nie będziesz, stracisz panowanie nad ciałem, zaczniesz się wyginać i tak dalej. Odpłyniesz. Chociaż będziesz dalej świadomy tego, że wszystko tutaj trwa i świadomy tego ciała i że jesteś, ale jakby w nim czy nad nim delikatnie, jakbyś lewitował w tym ciele, wewnątrz, w środku. To jest to. Więc ludzie nic nie wiedzą o tym, czym jest Kundalini. Przynajmniej jeśli chodzi o tych jeszcze tamte czasy, bo teraz to mnie w ogóle nie interesowało. Dawno tego nie Dawno do tych źródeł nie zaglądałem, więc w zasadzie mnie to mało interesowało, bo wiedziałem, że tam niczego takiego mądrego właściwie nie znajdę. Zresztą YouTube, w tym YouTubie dzisiaj film nagrać do wzięcia na komentarz, to też jest, to nie jest taka prosta rzecz. Weźmiesz nie ten film, mocno się pomylisz, doładujesz gościowi. No, jeszcze krzywdę zrobisz gościu, znaczy to nie ma znaczenia, to troszeczkę raz troszeczkę przesadzam, ale to nie ma znaczenia. Jedna rzecz jest bardzo istotna, ponieważ na tym drugim etapie, w momencie kiedy to zacząłem przechodzić, odkrywać, zacząłem się bardzo szybko uczyć czy odkrywać, w jaki sposób ten drugi etap przejść. No, to właściwie same doświadczenia zmuszały mnie do tego. Ponieważ wiecie, już na samym początku od razu się popełnia błędy i bardzo szybko trzeba wyciągać wnioski, bardzo szybko trzeba podejmować decyzje, żeby nad pewnymi rzeczami panować. Oczywiście, jak coś źle się dzieje, to wtedy wiecie, gaz do dechy, nie hamulec, broń Boże, należy nacisnąć gaz, czyli oddychanie, czyli jak najbardziej rozpędzić te auto do przodu i koniec, nie dbać o nic. Więc tak robiłem. Stąd cała masa tych różnych historii na ten temat i technik oddechowych i innych takich różnych rzeczy, z którymi się tutaj dzielę z wami właśnie, jak to przejść ten drugi etap, na czym to polega. O to, że wszystkie różne religie mówią dokładnie o tym samym, że ta wiedza jest wszędzie. I ja to wiedziałem już bardzo wcześnie, bo ja już sobie to wiązałem o wiele wcześniej, jeszcze w pierwszym etapie, zaraz po chrzcie, ponieważ oczywiście musiałem wiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło, w jaki sposób to zostało wykonane. Sam potrzebowałem to wykonać w taki sposób, na różne sposoby, w zasadzie odkryć, czym to jest ten chrzest, z czym to się je. Oczywiście oddychanie, ukrzyżowanie, któregoś razu zrobiłem, to było miesiąc po tym chrzcie. Znałem oczywiście Osho, miał tak, była taka jedna pozycja ulubiona na temat Kundalini, to była tylko Kundalini, taka książeczka, PDF oczywiście, sobie takie rzeczy miałem drukowane. I miałem te książeczki, takie broszurki i tam Osho właśnie pisał, daj z siebie wszystko, przychodzi taki moment w życiu, kiedy należy dać z siebie wszystko. I no ja wiedziałem, o czym gość opisuje. Jeszcze jak już zacząłem wtedy oddychać, czułem tą energię, czułem te fale, to wszystko, co wy czujecie, kiedy oddychacie. I powiedziałem sobie, dobra, dam z siebie wszystko, lecimy dalej, kurde, no, muszę przez to przejść. Ja byłem bardziej niecierpliwy niż wy. W zasadzie wszystkie te podniesione słupki miałem totalnie, w tamtym okresie szczególnie, to był bunt i tak dalej, brak cierpliwości po tej, po, a czy w zasadzie to nie ma znaczenia. Ja nigdy nie byłem cierpliwy.
Teraz jestem cierpliwy, ale kiedyś nie byłem. Znaczy nie byłem na tyle, ile życie ode mnie tego wymagało i mnie zmuszało. Nic nie byłem w stanie z tym zrobić. Więc tutaj z tym się akurat nie walczyłem, bo to i tak nie działało. Więc zrobiłem te oddychanie wedle procedury Osho. No i to opisałem wszystko w kodeksie rycerskim, jak ktoś ma te książeczki w PDF-ie. Tam właśnie to są te doświadczenia. No tą książeczkę pisałem później, zaraz po tym, jakiś czas później. Nie pamiętam w zasadzie, że to było. No to były w zasadzie chyba tamten czas, kiedy zacząłem zbierać materiały do tej książki. I dałem z siebie wszystko i pociągnąłem z taką moc tam z dołu, że dosłownie odpłynąłem. Czułem tylko, jak byłbym podłączony pod, wiecie, kable wysokiego napięcia. Nie te tu, tylko tam, wiecie, te grube między państwami, które lecą. Nie wiem, jakie tam jest napięcie z 35 kV, to będzie mało. Ze 100 tysięcy, to jest bomba atomowa, bomba wodorowa, można to dosłownie do tego porównać. Wibruje w całe ciało, to nie tylko na czakrach, caluteńkie ciało jest, wow, takie o. To jest dokładnie to co ten Gostek, tam pokazywałem pewien film, co robił z tymi ludźmi. Bardzo mi się podobał ten Gostek, który róże dawał tym ludziom i dał, to, powiedzmy, komuś tam różę i to się zaczęło dziać. To można sobie zrobić samemu. Wystarczy troszeczkę pondychać, dać siebie wszystko na początek. No i wtedy, jak to zrobiłem, to się działo. Oczywiście tak na maksa to zrobiłem, że wzniosłem taką kulę, bo to taka kula się tam zbierała. Czułem dokładnie wibracje jeszcze pod swoim ciałem, czyli w tym kanale tam, to wibrowało tam już ten cała, to coś, co się zbliżało i co po prostu w pewnym momencie dotknęło mojego tyłka z dołu, bo to z kości ogonowej szło do góry, ten kanał i w pewnym momencie pozwoliłem temu wejść i to się wsunęło się w ten kanał, wypełniło mi właściwie całą dolną część ciała i totalnie poszło do góry. Nie to światło, tylko ta wibracja poszła do góry. Ta kula dalej tam była na dole, ale wibracja, te napięcie, czy w zasadzie te pole elektromagnetyczne, które się tworzyło od tej kuli na dole, ogarnęło całe moje ciało. Caluteńki, ta cała wibracja. To, o czym mówię tak naprawdę. Między innymi, tylko to już był taki, wiecie, z prawdziwego zdarzenia. Coś, co łupnęło mną o łóżko, nie było, znaczy ja to na łóżku oddychałem, ale to było zajebiste. Ręce były tak wygięte, u stopy też na dole. Dosłownie tak jakby, wiecie, prąd przez was przepływał. Napięcie. Ja nie mówię tutaj, żeby się chwalić. Zresztą nie przed wami. Sami macie takie doświadczenia. Jeśli ktoś nie ma, to może sobie poddychać. Dać z siebie wszystko i może sobie stworzyć takie doświadczenie. Spoko majonez. Jak bawiłem, znaczy jak bawiłem, leżałem w łóżku, na łóżku, nie w łóżku, tylko na łóżku, leżę na tym łóżku, to przeze mnie przelatuje. W końcu jest czas na to, żeby wznieść tą kulę do góry, bo właśnie to należało zrobić. O tym akurat Osho nie pisał do końca, ale to wiedziałem z innych ksiąg, połączyłem sobie puzzle już wtedy. Dlatego mówiłem, że religie, kościoły, Biblię, jak Nowy Testament, Stary Testament, wszystko to jest o tym. No i połączyłem sobie puzzle i po prostu zacząłem to ciągnąć do góry. Znaczy to samo płynęło do góry, tylko trzeba było zmienić technikę oddychania na taką, która nie blokowała tego wznoszenia. I w pewnym momencie zacząłem się dusić tutaj, w tym miejscu. To mnie przerosło totalnie. Nie byłem w stanie tej kuli olbrzymiej masy światła po prostu tak przemieść. Więc w pewnym momencie zacząłem delikatnie to wycofywać. Delikatnie. Ale targało mnie na tym łóżku jeszcze przez około 15-20 do pół godziny czasu. Później chodziłem chyba do samego wieczora w fajnym takim stanie.
I powiedziałem sobie, wow, czegoś takiego się nie spodziewałem. Ale nie mam chęci tego powtarzać. Słuchajcie, nie miałem chęci tego powtarzać. To było dla mnie, to był szok. I powiedziałem sobie, jak za jakiś miesiąc do tego podejdę. Nie teraz. To są moje słowa, to są moje myśli właściwie. W tamtym dokładnie, tam wieczór, tamten czas. I położyłem się spać później, kiedy już było trzeba. I miałem horror, miałem koszmar w nocy. Ja pierdzielę. Budziłem się targany takimi takimi piorunami. I to było tak, że zapadałem w taki dziwny stan, wchodziłem w dziwne miejsce w Jerozolimie na górze, tam gdzie był ukrzyżowany Chrystus, znaczy Jeszua. I widziałem dokładnie, jak to się wszystko odbywało. A tym Chrystusem byłem ja. W taki sposób to widziałem z pierwszego obserwatora. Dosłownie, dlatego tyle wiem, co się tam tak naprawdę działo. Przeżyłem całą tą drogę krzyżową. Wiem, co się działo, wiem skąd, w jaki sposób oni, ci ludzie go załatwiali. Więc to nie było tak, że później wzięli pewnego człowieka, to zaraz jak już minęli w bramę, wyszli na zewnątrz. I w pewnym momencie na filmach to tak pokazywałem, bo tak w Ewangeliach gdzieś tam, chyba Jana to chyba najfajniej opisuje. I mowa jest tak, że kiedy Jeszua, którymś razem tam upada, w końcu już nie może się podnieść i Rzymianie podchodzą do tego, że biorą jakiegoś kogoś tam z tłumu, żeby niósł za niego ten krzyż. To nie było tak, zupełnie czegoś takiego nie było. Oczywiście tłum ludzi, tłum z taki, wiecie, to był lincz. Tak jak na amerykańskich filmach, ludzie są tak podkręceni, że po prostu tak nienawidzą człowieka, że zrobią z nim wszystko. I tam było dokładnie to samo. Więc co zrobili? Nie czekali na to, żeby mu ten krzyż nieść, tylko położyli ten krzyż na ziemi i przybili go w tym miejscu. Nie na tej górze, tylko zaraz za bramą, kiedy wyszli z miasta. A lud się cieszył, lud się bawił, tam były tańce, oni tam robili różne rzeczy, to było, nawet nie wiem, jak to opisać, to było jak w transie, tak jakby nie byli świadomi do końca tego, co się dzieje, ale była ta nienawiść, było to wszystko. I przybili go do krzyża, a następnie ten cały lud, Rzymianie na to pozwolili. W zasadzie oni też się tym cieszyli. To akurat pasja bardzo dobitnie, bardzo pięknie pokazuje pewne rzeczy. To jest bardzo prawdziwy film. I w pewnym momencie ten cały lud podnosi ten krzyż z tym Jeszuą przybitym już do tego krzyża. I tu jest najgorsza rzecz. Ktoś by pomyślał, nie, teraz już ten człowiek nie musi dźwigać krzyża. Teraz go dźwigają, cały lud go dźwiga i idą na tę górę. Ta góra nie była taka duża, przynajmniej nie widziałem, żeby to było tak jak na tym filmie, jak na filmach to się pokazuje, ale to nie ma znaczenia. Było takie miejsce i to była najgorsza rzecz. Tutaj się zaczął prawdziwy koszmar. I jak to się działo, nie byłem w stanie spać, ale też nie byłem w stanie się obudzić. I czułem to, co Jeszua czuł w momencie, kiedy ktoś tam, taki ruch był, bo to cały tłum idzie, są kamienie, to jest kamienista droga, tam to nie jest żaden asfalt, że tam wiesz delikatnie i będą starali się tym krzyżem. Oni targają tym krzyżem, co ktoś się tam przewalił, tam ktoś nogę jakby poleciał, wiecie, jakaś część tłumu i ten krzyż nagle, tak wiecie, upadek delikatny. Ale reszta podnosi i idzie dalej. Znaczy on nigdy nie spadł, oni nie tam, to było ich za dużo, to byłoby nie do zrobienia. I po prostu w pewnym momencie, no i, on, i w momencie, kiedy ten krzyż, ten wiecie, on tak rusza się mocno, to są takie ten, to wtedy przelatują właśnie te pioruny.
Ja to nazywam piorunami. Trudno mi, bo to jest takie uderzenia, które przelatują pod sokiem w kręgosłupie i lecą przez całe ciało. I po prostu cię w tym momencie wybudza taki piorun. I nagle ja wybudzam się, już jestem na jawie pamiętam, mam wspomnienie tego, gdzie byłem i co się działo. No i oczywiście czuję jeszcze ten piorun, jeszcze działanie tego pioruna leci mi po całym ciele i jak się to ciało zachowuje. Niekoniecznie tu chodzi nawet o ból, ale jest to tak nieprzyjemna rzecz, że głowa się nie mieści. Znaczy, no nie wiem, no nie wiem jak to powiedzieć, nie da się. A w końcu mówię, kurde, jest środek nocy, idę spać, no przecież rany. I zasypiam i znowu jestem dalej niesiony na tym krzyżu. I tak dalej, cały czas. I tak przez całą noc właściwie dźwigałem ten krzyż. Oczami tego człowieka. Oczami, całym ciałem tego człowieka. Jak rano wstałem, w pewnym sensie nie wiem, czy byłem wyspany, niewyspany, ale tak naprawdę nie miałem tej swojej nocy. Byłem cały czas gdzieś tam w tej Jerozolimie w tamtych czasach. I powiedziałem sobie, kurde, nigdy w życiu wracam do tego, muszę to zrobić. Coś uruchomiłem, a to właśnie sobie to łączyłem z tym, co z tym oddychaniem, z Osho. Powiedziałem sobie, kurde, coś sobie odpaliłem, ale tego nie zamknąłem. I prawdopodobnie tutaj jest powód. Różne takie mistyczne rzeczy działy się i to mi tak naprawdę przeszkadzało, bo to było, wow, to bo nie dawało mi spać. I doszedłem do wniosku, za miesiąc fajnie, to mnie, co było wcześniej, zwaliło z nóg. Powiedziałem sobie, za miesiąc dopiero, nie wcześniej. To zwaliło mnie totalnie z nóg, ponieważ powiedziałem sobie, tamto już nie jest takie niefajne. Ładuję to jeszcze raz, za drugim razem, następnego dnia zrobiłem dokładnie to samo, znaczy wieczora. Powiedziałem sobie, już nie czekałem miesiąc, zrobiłem to następnego, jak się obudziłem wtedy, po tym dramacie, po tej Jerozolimie w nocy, to wieczorkiem znowu oddychałem i dawałem z siebie wszystko. Ale robiłem to w mądry sposób, a nie taki hurra. I powiedziałem sobie, dobra, ale tak, wiecie, to są te rzeczy, których człowiek. Pewne rzeczy wiedziałem zawsze, a pewne rzeczy no, z praktyki, tak dalej, z praktyki pracy energią, z Reiki na przykład, te inne rzeczy. Więc oddychałem sobie w taki specjalny sposób i obserwowałem tą kulę energii, która się tam, tego światła w zasadzie, która się tam ulepiała, lepiła. Tak jak wiecie, lepi się ze śniegu bałwana, te kule się lepi. Możecie mieć je mniejsze lub większe. I tu było dokładnie to samo. I to było w momencie, kiedy poczułem sobie, o, wiecie, mogłem tak naprawdę podpompować się jeszcze bardziej, ale po prostu w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że dalej już jej nie będę pompował, wciągam ją do swojego ciała. Tu nie chodziło o to, żeby, wiecie, przeciągać nie wiadomo co robić ze swoim własnym ciałem, to chodziło tylko o to, żeby tą kulę podnieść i pociągnąć na sam szczyt głowy. I nic więcej. I to zrobiłem. Przeszła przez serce bardzo fajnie. Oczywiście było to wszystko, te wibracje, ukrzyżowanie oczywiście na wszystkich dłoniach i na dłoniach i na stopach i tak dalej. I zrobiłem to i poleciało to wszystko, co miało polecieć do góry. Tej nocy, kiedy poszedłem spać, już nie byłem targany gdzieś na górę w Jerozolimie. Nie targał mnie tłum rozwścieczonych ludzi na mnie z jakiegoś powodu, ale miałem inne doświadczenie. Miałem coś, co można nazwać chrztem ogniowym. To jest dosłownie to samo co to chrzest wodny, tylko że ogień wznosicie. W zasadzie w kulturach wschodu określane te doświadczenia są mianem medytacja tummo. Na pewno niektórzy mogli o tym słyszeć. Czyli medytacja wewnętrznego żaru czy płomienia, coś takiego. I ogólnie
To było jasna sprawa, że był to taki efekt uboczny. Ale mnisi, niektórzy mnisi się specjalizowali właśnie w tego typu pracy, w tego typu medytacjach, pracy z energią i wiecie. Potrafili sobie nawet osuszać część własnej garderoby. Robili jako suszarki na wietrze. Tak, to działa bardzo fantastycznie. Ja się myślałem, że spalę wtedy. Tak mi było gorąco, to był dosłownie ogień. Fakt, żar, taka góra tego. Później z góry gasili mi te płomyczki takimi. I wtedy pierwszy raz doświadczyłem, ile jest tu na samej głowie takich. Wiesz, że jest tak jak kwiat i ma te kanaliki na samej koronie. Cała masa, tysiące. Więc spokojnie. I w momencie, kiedy z góry coś mnie dotykało w dany kanalik, to chłód szedł tym kanalikiem przez ciało, po sam dół. Tam do kości ogonowej to szło tam, w tamtą stronę. I tak mnie ktoś uderzał rękoma. Tu, 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 tu. A tu takie słomki lodu szły w górę. W dół. Nie z góry, tylko w dół. I chłodziły całe ciało. To było zajebiste doświadczenie. Później chciałem więcej, ale to się tylko przechodzi raz. Tak więc opowiadam, dlaczego wam o tym opowiadam? Dlatego, by pokazać wam, że wcześniej czy później przechodzicie przez te doświadczenia i odkrywacie, że te doświadczenia są prawdziwe. Cały czas to powtarzam. Nazywam to mistycznymi doświadczeniami tylko z jednego powodu, żeby odróżnić je od tego, co doświadcza większość ludzi i co jest związane tylko z ciałem fizycznym. I tu jest koniec, ponieważ te doświadczenia są jak najbardziej fizyczne. To są bardzo fizyczne doświadczenia. Tyle, że nie mogę ich tak nazwać, ponieważ większość ludzi nie zna tych doświadczeń. I powiem, mówi sobie, o kurczę, tu mówisz o fizyczne doświadczenia, ja czegoś takiego nie mam. W zasadzie mają ludzie takie doświadczenia, ale nie kojarzą sobie tych doświadczeń, więc to jest inna rzecz. Dlatego nazywam to mistyką. Dla ułatwienia, tak żeby było łatwiej w komunikacji, w przekazywaniu wiedzy. Później było doświadczenie, kiedy popełniałem błąd na tym drugim etapie. Wiecie, zostało coś w tym moim, z tyłu, w tej rurze na kręgosłupie. Poszedłem spać, a to mnie się w nocy po prostu schodziło w dół, tak bardzo wolno, aż w pewnym momencie zginęło, poleciało w tym i światło się oczywiście od razu też wycofało. Popłynęło za tym chronić tą cząstkę światła. Jestem gorący, dosłownie ognisty, ale fajnie, ciepło, przynajmniej dzisiaj zimna, nie umrę, znaczy nie zmarznę. I teraz kolejna rzecz. Teraz moje słońce pracuje, właśnie dzień się rozpoczął w mojej energetyce. Dobra, wracam do tego, to są prawdziwe rzeczy, przechodzicie przez to po prostu. Adamus mówi o tych rzeczach, ale nie opowiada o technicznie, aż tak bardzo nie wchodzi. Zresztą większość ludzi, tu nie o to chodziło, żeby większość ludzi miała sama to odkryć tak naprawdę. I po takich doświadczeniach, wiecie, jak Teo na przykład z tym ukrzyżowaniem, z byciem tam, albo z przejściem 3 dni, nie 3 dni ciemności, tylko 3 dni na pustyni, po chrzcie. Przed tym doświadczeniem była jeszcze pustynia, ta próbka pustyni, gdzie później, wiecie, przychodził ten diabeł i ciągnął was na samą szczyt góry i następnie pokazywał, rzuć się tu w przepaść, a będziesz bogaty, a będziesz miał to i to, i tak dalej, 3 razy. Oczywiście nie było żadnego diabła, tylko był gorąc, byliście na pustyni i należało samemu wtargać na tą górę, na sam szczyt, czyli należało oddychać i ochłodzić całe swoje ciało. Ja na tej pustyni byłem, to oczywiście
po raz pierwszy właściwie, nie, po raz pierwszy nie, bo pod, na Reiki, w Reiki miałem też troszeczkę tych doświadczeń, ale to nie ma znaczenia. I na tej pustyni poczułem tą rozkosz, poczułem te doświadczenia, które naprawdę są niezwykłe, ściągające w dół oczywiście. To jest ta opłata, ale tak poza tym było fajnie. I bardzo szybko się przekonałem, że będąc dłużej na tej pustyni, w pewnym momencie wchodzę w gogień i zaczynają się problemy ciała. To ciało zaczyna w pewnym sensie konać, zaczyna emanować ten zapach śmierci, zapach odór śmierci, to co on się czuje u tych ludzi, którzy odchodzą dosłownie. To nawet nie jest kwestia, że ciało się rozkłada, bo się nie rozkłada. To jest kwestia po prostu takiego emanowania, takim zapachem. Wtedy mówię, o kurde, przeraziłem się, totalnie panika. Takich panik nie miałem wiele w życiu, ale kilka ich było, właśnie związanych między innymi z energią, ze światłem, z pracą, z oddechem, z pracą w ogóle ze swoim własnym ciałem, energetyką. I to był taki jeden właśnie moment, w którym mocno się przeraziłem, wtedy zacząłem oddychać i wtedy nagle wszedłem na ten szczyt, to ciało się zachowywało jak butelka dosłownie. Oddychasz, oddychasz, oddychasz i w pewnym momencie czujesz, o dotąd już jest zimno, tu jest, mam lodowate ciało, ale tu mam ogień. Taki słup wody jest, to też opisuje to fajnie w tym kodeksie rycerskim. Tam to jest dokładnie, w tej książce to jest to dokładnie opisane. Bo tam o tym, tą wiedzą się właśnie chciałem podzielić między innymi. I wznoszę, 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 wznoszę i wchodzę na sam szczyt. Tak jak Jezus wszedł na sam szczyt. Tam Jezus go, tam diabeł go podprowadził. Tym diabłem byłem ja, bo to ja przecież oddychałem. Więc ja tego Chrystusa wciągnąłem na tą górę, a teraz powiedziałem, no to teraz Chrystusie wal w dół w tą przepaść, zobaczymy co będzie. Może razem polecimy, kto wie. Wiecie, to jest metafora, ale ja te rzeczy rozumiałem właśnie z tych powodów, ponieważ przez te doświadczenia przechodziłem, o czym często mówię, i ten cały kanał, te poprzednie kanały, wszystkie te, to tak naprawdę dzieliłem się tymi doświadczeniami cały czas. Dlatego byłem tego taki pewny już wtedy. I dlatego na tej szambrze zadawałem takie trudne pytania dla nich. I oni, no i oni oczywiście nie rozumieli, oceniali to, patrzyli na to w taki inny sposób, widzieli, nie wiem tak naprawdę kogo, ale na pewno nie mnie. Więc takie rzeczy tu się po prostu dzieją. Tak są, tak to jest, kiedy człowiek cię ocenia, a szambra, prawdziwy szambra nie ocenia. Prawdziwy szambra cieszy się, to jest twoja bajka, wie doskonale, że to są twoje doświadczenia, to jest twoja historia, koniec, kropka. Wiecie, nawet jeśli, powiedzmy, to ten Adamus, to tam prawdopodobnie ma śmiech na sali, albo po prostu w pewnym momencie rozkłada ręce w takich trudniejszych momentach, kiedy ja tutaj już, kurczę, próbuję, nie wiem co, w jakiś sposób tutaj opanować i znaleźć jakiś sposób, powiedzmy, wyciągnięcia się z tej pieprzonej pustyni i tak dalej, różnie ją nazywam, a nie będę używał mocniejszych słów, ale ogólnie mocniej ją nazywam w takich momentach życia i tak dalej, więc oni tam w zasadzie mają niezły ubaw, ja też mam ubaw później, bo to potem, wiecie, potem patrzysz, kurczę, nawet nie było autentyczne, nie było prawdziwe. Wiesz, że tu i tak to się nie uda, nie wyjdzie, ale musiałem sprawdzić wszystkie możliwości, nawet te ze snów, które tam mi się śniły, a właściwie miałem prawie całą drogę wyśpiewaną w tych wizjach, w tych snach 20-30 lat temu. Więc wiedziałem dokładnie, że będzie ciężko, nie będzie łatwo, będzie zajebiście, a będą też takie momenty, w których prawdopodobnie takie potencjalne momenty wyjścia, skończenia życia w taki czy w inny sposób z tego powodu. Między innymi w tym takim fragmencie tej drogi, gdzie to jest ostatni ten kawałek raty, ta ostatnia rata przed wejściem, wiecie, no już nic, wszystko już zostało ściągnięte, jesteście, chodzicie po wodzie, tak jak Jeszua chodził po wodzie. Oczywiście chodziłem po wodzie, ale nie fizycznie. Fizycznie stałem sobie na takim dywanie jak ten, bardzo podobny zresztą. I oddychałem, ale już nic nie płynęło, tylko chłód, tylko lodowaty chłód, nic więcej. I takimi rzeczami też się na tej szambrze, na tych forach polskiej szambry dzieliłem.
Słuchajcie, ani jedno doświadczenie. Nikt nawet nie podjął. Wow, mówi, nikt nie powiedział. O, ja to znam. Tak, dlatego byłem zdziwiony, kurczę, no. Tu Adamus opowiada o tych rzeczach. Ja opowiadam o tych rzeczach i opisuję swoje doświadczenia. Oni nic nie kumają. Ja mówię, to wy jesteście szampra, czy nie jesteście? Wy niczego nie rozumiecie. Ja mówiłem na wprost. Pytałem się, o co tak naprawdę kaman, o co chodzi w tym wszystkim. No, oni nie rozumieli tak naprawdę. Oni patrzyli, postrzegali jak tacy zwykli ludzie, większość ludzi. W końcu ocenili i powiedzieli sobie, z tym gościem już nie ma sensu rozmawiać. Chociaż w zasadzie cokolwiek tam jeszcze zaczynałem jakieś tematy, to oczywiście rozmowa była, wszyscy się podejmowali. Ale to nie było tak, mnie nie da się zignorować w takich momentach. Wiem nawet, jak to działa. Potrafię czasem dla to mistrzostwo, które tak naprawdę wszyscy posiadamy. Wiemy tak naprawdę, w jaki sposób pociągnąć człowieka za te sznurki, jeśli chcesz. No, to jest taka pewnego rodzaju manipulacja, albo inaczej wciąganie do własnej przygody. To może być dramat. Ale to oni robili dramaty tak naprawdę. Ja tylko chciałem uzyskać pewne odpowiedzi, których nie chcieli mi dać. W końcu postanowiłem, dobra, i tak idzie nie w tą stronę, co trzeba. Okej, to już teraz jestem pewny na 100%, odchodzę od tej grupy. Wypisałem się z tego forum. I tyle. To były koniec pewnej przygody, jeśli chodzi o polską szambrę. To były prawdziwe doświadczenia. Znaczy, bardzo, bardzo szybko zdałem sobie sprawę, nawet przed drogą, że z tym nie ma żartów tak naprawdę. Z pracą, z energią, z własną energetyką nie ma żartów. Oczywiście inna rzecz jest, jeśli to jest twoja przygoda, to masz to robić, koniec, kropka. Musisz to odkryć w taki czy w taki sposób. Ogólnie rzecz biorąc, prawdopodobnie nic by się nie wydarzyło. Co najwyżej byś się przekręcił na drugą stronę i tyle, i byś wolny, i byłbyś na pewno zadowolony. Ale ja nie chciałem się przekręcić, jeszcze nie teraz. Coś mi podpowiadało, że mogę. Ale powiedziałem sobie, nie, jeszcze nie teraz. Jeszcze chcę sobie pożyć na tym świecie. Ten świat jest fajny, boski, nawet cudowny. Ma pewną doskonałość, pewne piękno. No więc niesamowite jest. I wtedy się ratowałem, wtedy odkrywałem sposoby, w jaki sposób można się ratować. W tym doświadczeniu na ostatniej racie nic, żadne oddychanie nie działało. Kurde, tam byłem spanikowany totalnie. Ja się nie zgadzałem, kurde, nie brałem w ogóle pod uwagę. Ja już miałbym odejść, gdybym wiedział, co mnie czekało później. Słuchajcie, wykorzystałbym ten moment, już by mnie tu nie było. 100%. A nawet jak nie ten moment, to następny moment wykorzystał. Bo w tym momencie, kiedy spadłem z tej szalonej wysokości góry na pustynię, to już na samej końcówce, kiedy ten wąż do mnie przychodził. Tak, wąż, wibrujący wąż. Wibracje, tak jak się czuję w kanale, mimo tego, że fizycznie kończę się tu na dole, mniej więcej tu, gdzie siedzę, na czym siedzę, tak? Moja pupa, mój tyłek i poniżej mam już krzesło, więc fizycznie tu gdzieś się kończę. Znaczy oczywiście nogi i tak dalej, nie biorę to, bo chodzi mi tylko o tą część, o ten fragment, ale tam niżej jest, płynie kanał energetyczny. To nie jest tak, że to już nie jest moje, tam jest dalej, to jest dalej moje ciało, tylko to energetyczne, dlatego czuję tą wibrację w momencie, kiedy ona już wpłynęła do mnie, w moje ciało, chociaż nie fizyczne. Doskonale się to czuje. Podobnie jest tutaj. My nie kończymy się tu. Czasem jesteśmy bardzo, bardzo duzi i bardzo szerocy, jesteśmy bardzo grubi. Energetycznie możemy zasuwać. Wow, właściwie to jest płynna rzecz. I w momencie, kiedy ten wąż wchodził, on był tu, ja już go czułem. Czułem dokładnie, że to faktycznie jest wąż. Czyli taka wibrująca, taka wiązka, która do ciebie przylazła.
i dotyka twojego pępka i wibruje, próbuje tam, puka, puka. Ej, wpuść mnie, gościu. Przyszedłem, jestem listonoszem, mam dla ciebie wiadomości. Uwolnię cię z tej pustyni. Ja mówię, o cholera, jest łąż. Spodziewałem się ciebie, przyjacielu. Powiedziałem sobie, ale wiesz co, mam cię, nie wpuszczę ciebie, będziesz musiał poczekać, przyjść następnym razem. Podobnie było podczas tych trzech prób. Znowu poskoczyłem po tematach, ale o to tutaj chodzi. To jest taki cukierek, który należy troszeczkę samemu też rozpracowywać. A propos tego pierwszego wyjścia z tej pustyni, tam gdzie, wiecie, oddychasz, wchodzisz, i oczywiście diabeł Jezusa zaprowadził na szczyt góry i kazał mu się rzucić. No a ja tym diabłem byłem to ja, bo skoro to ja się wciągnąłem na tą górę, bo ponieważ to ja oddychałem i ochłodziłem siebie, weszedłem na ten szczyt góry. Tam się odkryłem, właściwie jeszcze nie do końca, byłem tego pewny, ale odkryłem to, że Jezus tak naprawdę, kiedy w Biblii, kiedy różne pisma mówią, że Jezus zaraz będzie mówił do tłumów z góry, to wcale Jezus nie był na górze, na pewno nie wchodził na jakiś piasek, na pustyni, jakąś górkę, bo to po piasku było nawet ciężko wleźć, na jakiś szczyt innej góry też nie wchodził, zresztą nie było tłumów, a to już inna sprawa. Jezus po prostu oddychał i wchodził na tą górę, na ten szczyt. To jest proste. Tu cała, wiecie, no, to są te bajery. Więc... I wtedy przychodził wąż. I też przyłapywał się do pępka. I należało go zignorować po prostu. I pozwolić mu przy tym pępku, do tego pępka wejść. Bo jak coś się z nim robiło, myśleliście o nim, przyciągali tą uwagą tego, co się dzieje na dole, to wtedy ten wąż potrafił skoczyć o piętro niżej i podłączał się pod wasz organ seksu i wtedy wciągał was w ogień, czyli wtedy wypijał tą wodę, ale w ciele pojawiał się ogień dosłownie, który działał niefajnie. I koniec, kropka. I w momencie, kiedy to się zadziało, to jasna sprawa jest, że wow, nie udało się. Nie o to tutaj chodziło w tej grze, w tej próbie. I oczywiście zawsze się błędy popełniało, tak? Dlatego w taki sposób się to odkrywało. I w pewnym momencie dochodzicie do tego punktu, znaczy ja to powtarzałem oczywiście kilka razy. I za kolejnym razem powiedziałem sobie, dobra, zignoruję tego węża, pozwolę mu, niech on będzie sobie na tym pępku wibruje. I on sobie na tym pępku wibrował i w pewnym momencie się podłączył. Ale ja mówię, dobra, no niech się dzieje, co się chce w zasadzie. No nic takiego w tej chwili nie robię, niczego nie zrobiłem, więc być może tak musi to być. I w pewnym momencie zaczął pić, tą energię spijać. To samo robił, co powiedziałem wcześniej, tylko że z tego poziomu pępka. I co ciekawe, ten słup wody schodził. To jest dziwna rzecz. Ja grawitacji nie miałem pod sobą, tylko pod nogami. Więc jeśli leżałem na łóżku, to grawitacja była za stopami. Nie na dole, tylko tak jak ja. Wiecie, jak wy stoicie, to ona jest na dole. Jak leżycie, to ona też się przykręca. To są te bieguny, to są pozycje. O tym tam też wspominałem. Łącznie a propos tej symboliki swastyki i tak dalej, cztery kierunki świata, to a propos pustyni i tak dalej, to są te rzeczy. Że wschód jest z tyłu, potem mamy północ, nie, południe, zachód i północ na dole. To wszystko bardzo istotne rzeczy są, ponieważ bez tego nie wejdziecie w kabałę, bez tego nie wejdziecie w te pisma kabalistyczne, czy w te pisma, gdzie właśnie jest wiedza na te tematy. Apokaliptyczne pisma też między innymi, bo to są dokładnie te same teksty, w taki sam sposób szyfrowane w pewnym sensie, czy kodowane. Znajomością tych reguł, jeśli nie wiecie, gdzie jest wschód i gdzie jest opisywany ze wschodu, ktoś przyjdzie, a wy oczekujecie ze wschodu, a to tam, bo tam słońce, tam wschodzi słońce. Tak, u góra to u mnie to jest tam zresztą, chyba u was też, w większości mieszkań takich. I to nie o to tutaj chodzi. I przyszedł ten gość i wypijał tą wodę z mojego ciała, ale ogień się nie pojawił, tylko światło.
Tu było zimno, a tu było delikatnie, ale przede wszystkim jasno. Nie było energii, ale nie było ognia. Tu było po prostu czyste, piękne, fajne, miłe, delikatne światło. I tyle. I w momencie, kiedy te lustro wody staczało się i dochodziło do tego pępka, tam gdzie był ten wąż, to nagle był taki, wiecie, tu liniowo. I czym mniej energii było w ciele, tym wasza świadomość się poszerza, tym wasze ciało ma lżejszy, wolniejszy, płytszy oddech. Zaczynacie tak jakby się odłączać od tego świata, od tego ciała właściwie. Jesteście w tym ciele, ale to ciało jakby umiera podczas tego doświadczenia. Właśnie jesteście w locie, w tą przepaść. Wasz poziom, te lustro, które schodzi, to jest ten Chrystus, który właśnie przelatuje, wlatuje w przepaść. I w pewnym momencie tutaj na dole, na pępku, w momencie, kiedy te lustro tutaj dochodzi, to tutaj jest tak jakby, wiecie, wszystko idzie liniowo, delikatnie, a potem jest taki skok w dół. Tak jakbyście walnęli w jakąś przepaść, stracicie grunt pod nogami i wali wam się taki pik jest w dół. A potem dalej znowu liniowo w dół i to idzie cały czas w dół. Tylko w tym miejscu jest ten taki jakby upadek, taki jakby taki kawałek, w którym po prostu bum, tracisz nagle panowanie, spadasz do głębszego poziomu, do głębszej fazy, a potem dalej znowu wracasz i wszystko idzie liniowo jakby. To jest to. I za pierwszym razem oczywiście trochę mnie to wystraszyło, spanikowałem, w zasadzie trochę przysypiałem w tym momencie, jest bardzo fajny, niezwykły stan. I w tym momencie, jak się to zrobiło, to ten wąż z pępka zszedł mi piętro niżej i pojawił się ogień w moim ciele i niestety nie udało się tego zrobić, więc tak się człowiek uczył, tak człowiek w zasadzie odkrywał, w jaki sposób tę próbę należy przejść. No i za trzecim, czwartym w zasadzie razem, bo były też te trzy próby, gdzie ja sprawdzałem, wiedziałem dokładnie, że właśnie jest to doświadczenie, że przyszedł do mnie diabeł i mnie tutaj kusi, żebym ja tutaj wskoczył. Ja mówiłem mu, nie skoczę, o tyle. I trzy razy powiedziałem, nie skoczę, już teraz do mnie nie przyjdziesz. Bo w piśmie jest napisane, że tam też Jezus był trzy razy kuszony i za czwartym razem już dałeś spokój. Też gość, kurde, przyszedł do mnie, chyba mnie bardziej kochał niż Jezusa. Bo przyszedł do mnie za czwartym razem i wtedy dopiero zacząłem myśleć, kurde, coś tu jest nie tak, albo ten diabeł jest jakiś dziwny, albo się we mnie zakochał, co w zasadzie teraz biorę tak pod uwagę, bo wcześniej nie brałem, albo coś z tą Biblią jest nie tak, albo przynajmniej z tym tekstem i tam jest to skłamane i nie powinno pisać, że Jezus mówił do niego tak jak ja mówiłem, przepadnij, idź sobie, nie będziesz kusił ten demonie czy diable, Syna Bożego, który i tak dalej. Tak się bawiłem, dawałem w to dosłownie, wiecie, jechałem, lubię takie historie. Więc oczywiście te rozmowy między mną a mną, między tym, co się tam działo, było zajebiste. Jakby ktoś mnie usłyszał, myślał, kurde, gość stuknięty na pewno, może by mnie wariatkowie nie zamknęli, ale zwariowany to fakt. I wtedy do mnie doszło, że po prostu to pismo bardzo mocno zostały pod tym kątem zmienione, ocenzurowane, źle napisane. I zacząłem to też odtwarzać, tak dalej, wszystko. Pewien ksiądz, któregoś razu nakręciłem film, chyba napisałem komentarz gdzieś, że to takie proste wyjaśnienie było, nawet nie było uszczęśliwianie kogoś na siłę, ale tak komentarz wpisałem. Troszeczkę dotyczące tego świata, bo tam był temat a propos tego, co się dzieje w tej chwili, wojny i tak dalej. Wiem, że Jezus tak naprawdę nikogo nie potępiał. Chodziło o to, już wiem, o potępienie Putina. No do mnie, no i podzieliłem się tam kilkoma zdaniami, takimi sloganami w zasadzie z Biblii, takimi bardziej znanymi, które miały poprzeć to, co tam napisałem, że tak naprawdę Jezus nie nawoływał do, nie potępiał tak naprawdę nikogo, ani celników nie potępiał,
ale żadnych wrogów i tak dalej. Mówił, był z tym, wiecie, z tym przekazem miłości. To nie zostało zrozumiane. No i odpowiedział ten gość z kanału, czyli chyba ksiądz, albo nie wiem, czy to był ksiądz, czy jacyś tam jeszcze inni ludzie, których miał, że gościu, nie znasz Pisma Świętego, to ja się roześmiałem wtedy i mówię sobie, kurde, to zajebiście. Jakby wszedł na mój kanał, to by sobie zobaczył, posłuchał więcej rzeczy. No ale szkoda, dobra, to był to tak, być może chciałem się pośmiać. Więc chcę powiedzieć wam, że człowiek na tej drodze mistrzów przechodzi takie doświadczenia, gdzie zdaje sobie sprawę, albo zwariowałem, albo to dzieje się naprawdę. Raczej nie zwariowałem, to dzieje się naprawdę. Mało co się nie przekręciłem kilka razy. Więc kilka miejsc, momentów na tej drodze było takie, gdzie ratowałem własne życie. Myślę niepotrzebnie, bo to wcale nie musiało zakończyć się końcem życia, ale to jeszcze jest inna rzecz. W tych przynajmniej niektórych momentach. Niektórych w momentach musiałem i to wybroniłem się. Zresztą ja zasnąłem podczas tego, kiedy ten Chrystus sobie leciał w tą przepaść. I wyciągnięty zostałem w ciągu. Wyskoczyłem w ogóle z tego miejsca, z tego ciała. Znalazłem się w tym miejscu. Wow, w jakim cudnym miejscu się znalazłem. Też opisane w kodeksie rycerskim. Gdzie jestem w takim pomieszczeniu jak to, tylko chyba trochę węższym. Będę w takiej linii mówił do was. Tam jest początek. I tam nie ma łóżka, tylko tam są takie siedzenia. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, takie krzesełka. I na tych krzesłach, o i to jest właśnie tak, pokój się zaczyna z jednej strony tu, gdzie ta ścianka, a z drugiej strony tu, gdzie o ta ścianka. Nie dalej, tylko ta ścianka. To bardzo fajne miejsce. I teraz w tą stronę tutaj, on jest długi. Znaczy ten nie jest długi, ale też jest kawałek. I tam są te krzesełka. Ja siedzę na jednym z takich krzeseł. Obok mnie siedzi jeszcze gość i jeszcze jeden gość z tej strony. I tu przede mną, tak jak ja tam siedzę, tu przede mną stoją też ludzie. Wszyscy są ubrani w czarnych garniturach. Wszyscy są w czarnych garniturach. Wszyscy. Bez wyjątku. Zresztą potem patrzę, kurde, ja też jestem w czarnym garniturze. Ja jestem tak, jak wyglądam, jak oni. I tam są dwóch, tutaj sobie stoi i o czymś rozmawia. To jest kolejna rzecz. Pokój wypełniony takimi kadzidłami, że o kurczę, w kościołach, jak ksiądz kadzi ten kościół, tam msza jest i tak dalej. Wiecie, on to ten taki punkt, w którym jest, okadza cały kościół. Znaczy może nie przy każdej mszy, a tam na przykład w jakichś tam świątecznych, jakichś tam ważniejsze święta, gdzieś tam Wielkanoc. O. Nawet chodzi z tą kadzielnicą po całym kościele. To nie jest to. Tu nie ma żadnych kadzideł, nie ma żadnego dymu, ale jest zapach kadzidła. I on jest 100 razy większy, 100 razy mocniejszy, ale nie przeszkadzający. Tak jak mówią często, o, tamte światło, ono jest ostre, wielkie, ale ono nie oślepia. I dokładnie o to mam na myśli także z tymi kadzidłami. I jest, czuję się tą energię, jest takie fajne to było. I jestem w tym miejscu i w pewnym momencie taka mucha zaczyna kręcić się wokół mojej głowy tu na górze. I brzęczenie słyszę, dokładnie to, co jak wczoraj komentowałem film Dariusza Kwietnia i tam jakiś bąk mu tam przeszkadzał w trakcie tego filmu. Dokładnie to, dokładnie taki sposób słyszałem tą muchę. Ona była bardzo podobna dźwiękowo do tego bąka na tej kamerce. Bo strasznie mi to przeszkadzało w tamtym stanie. I myślę sobie, kurde, co jest tą muchą? Na cholerę ona mi tutaj po głowie lata, naokoło głowy. I to ilość się przyczepiła normalnie mojej głowy. I czym dłużej ona latała, tym ten brum słyszał tego słyszenia, tego burczenia, tego, wiecie, ruchu skrzydeł i tak dalej, co rozstawał się coraz głębszy, coraz głośniejszy. I w pewnym momencie nagle zaczyna mi się ten pokój delikatnie kołysać. Zaczyna mi się to wszystko kręcić, jakby wiecie. Znaczy kręcić nie, ale kołysać. Zaczyna to być niestabilne. Ta faza zaczyna być niestabilna z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego.
Ja oczywiście delikatnie spanikowany, nagle wstaję z miejsca, z tego krzesła, jestem już teraz na stojąco. Oczywiście zatrzymałem, nagle się wszystko ustabilizowało, ale zamucha dalej tutaj gania po mojej głowie. W pewnym momencie wpadła mi myśl do głowy, dobra, zrobimy sztuczkę. I zacząłem się kręcić w kółko bardzo szybko. I to mi właśnie pomogło wyjść z tej sytuacji. Wróciłem do ciała, które właśnie odpływało, odchodziło. To, co Osho mówił o samadhi i o tym, że mnisi buddyjscy wykorzystywali ten stan do, wiecie, do wychodzenia z ciała, na przykład na wiele, wiele, wiele miesięcy. Robili sobie podróże tam po tamtej stronie, zbierali informacje. Tak została stworzona między innymi Księga Śmierci, czy jakoś tak. I później ci mnisi buddyjscy wracali, ale byli budzeni przez innych mnichów, którzy doskonale mieli całą tą wiedzę, w jaki sposób mają się tam nimi, ich ciałami zaopiekować. Ich ciałami i żeby w odpowiednich momentach do nich mówić, żeby nie pozwolić im odejść, żeby nie pozwolić im, wiecie, odejść, umrzeć. I to są dokładnie ten stan samadhi. Tutaj Osho opisywał też o tych stanach samadhi. To jest dokładnie to. Osho nie opisywał, jak to należy przejść. Do tego, żeby to odkryć, w jaki sposób się to przechodzi, no to należało być chrześcijaninem i znać choćby te pierwsze Ewangelie, tam gdzie Jezus przychodzi, znaczy diabeł przychodzi do Jezusa na pustyni i go kusi. Więc widzicie, to są te doświadczenia, to są takie historie. Ludzie się pytają, niektórzy zadają mnie do tej pory i pytają się, skąd ja to wiem, jakie jest źródło tej mojej wiedzy i tak dalej. Ja o tym cały czas mówię i od czasu do czasu odpowiadam wam na te, oddaję wam odpowiedzi na te pytania. Tak naprawdę źródłem są te moje własne doświadczenia. Nie biorę tego, nie opieram się na niczym z zewnątrz. A ta wiedza w ten sposób wyjaśniam też i staram się tutaj wam pokazać po części bardziej lub mniej, że te wszystkie religie, te wszystkie testamenty i tak dalej, no to opisują dokładnie te przygody, te rewelacje, a nie nic innego. I te trzy dni ciemności, apokalipsy i to jest też rewelacja na temat drogi, a niektórzy ludzie tracą całe życia swoje na to, żeby opowiedzieć, o, zdarzy się to i to, tu na pewno Anglia, tu na pewno jakiś król angielski albo jakiś cesarz niemiecki czy ktoś gdzieś tam, no, o, to on musi umrzeć, albo tam ktoś umarł, to na pewno to, czyli coś już się dzieje. Nie, to jest zła interpretacja, złe podejście do tego wszystkiego. To jest śmieszne, znaczy zabawne. Ale oczywiście szacunek się im należy, bo mimo wszystko próbują ludzie coś zanalizować, zrobić coś od siebie. Więc to jest tak prawdziwe. I w trakcie tej całej drogi, takich zdarzeń, takich doświadczeń przychodzi coraz więcej i więcej. Ale buduje się mapa, buduje się sposób, w jaki sposób można to przejść. Można się tym potem podzielić na swoim kanale bądź w książce. I potem po wielu, wielu latach później, znaczy po w zasadzie po roku, dwóch, jakoś tak, dwa lata później wczłapuję się na ten szczyt. Tam dwa razy się tak naprawdę, masz dwie możliwości wejścia na ten szczyt, tam na samym końcu. No oczywiście z niego spadasz. I możesz jeszcze próbować na niego wejść, ale za każdym razem, kiedy spadniesz, to ten smog zwala się jedno piętro niżej i cała masa różnych doświadczeń staje. Każde piętro, wejście na wyższe piętro jest trudniejsze wtedy. Nie da rady. Jak zwalisz się i jeszcze nie wykorzystasz okazji, to potem już się nie da. Tak naprawdę od razu należy to odłożyć, odpuścić. I wtedy na tej pustyni przychodzi wąż, wciągnął mnie na tą pustynię. Oczywiście był malowany obraz bestii. Fantastyczna rzecz. Cała masa pędzli chodziła po moim ciele.
To nie było tak, że przyszedł gość, słuchaj, jestem malarzem, Belzebub jakiś tam i namaluje twój obraz. I teraz ten obraz będzie się starzał, a ty będziesz cały czas młody, przyjacielu. Ja myślę sobie, kurde, jakiś... No nie, wiecie, znacie tą historię, chyba nawet jest powieść właśnie o tym i film był nakręcony o takim człowieku, któremu został namalowany obraz i potem ten obraz się starzał. Ale to jest właśnie o tym, w jaki sposób, o tym obrazie bestii. Bardzo fantastyczny zresztą film. Tak, to Dorian Gray, dzięki właśnie film. No, ja mówię, wy wiecie o czym mówię, to jest piękne. I jestem na tej pustyni. Oczywiście żaden ktoś się nie zjawia, po prostu w momencie pojawiają się znikąd jakieś pędzle, które zaczynają szurać mi po moim ciele. Tych pędzli było sporo, może nie tak dużo, ale właściwie chyba komuś się musiało śpieszyć. I dlatego użył większej ilości pędzli, żeby malować ten obraz, jakby wiecie, mamy technikę, komputery, internet, teraz wszystko idzie, wszyscy idą na łatwiznę. Być może jak Jezusa wciągał, jak Jezus był wciągany na pustynię, czy jakikolwiek inny mistrz w tamtym czasie, być może to był jeden pędzel, być może to trwało godzinami, on tu godzinę musiał leżeć, nie ruszając się, a ten pędzel chodził mu tym. Tutaj było dużo tych pędzli, ktoś się naprawdę musiał śpieszyć. W końcu ten obraz został namalowany na moim ciele, pojawiła się taka siateczka bezszwowa, bo to jest, wiecie, to jest, nie ma żadnego szwu. Takie ubranie dostałem jakby. Zresztą Jezus też dostał, nie? Po to został ukrzyżowany, ale też nie mówię o tym ostatnim ukrzyżowaniu, tylko o mistycznym ukrzyżowaniu. O trzech dniach ciemności dokładnie. Gdzie Jezus w pewnym momencie pozbywa się tej tuniki, oddaje tą tunikę bezszwową. Właśnie tą siateczkę, ten obraz, który został namalowany, to nie był obraz. Po prostu został ubrany w taką siateczkę. Później oczywiście przyszedł Bóg i ubrał Adam i Ewę, na przykład ubierał. I faktycznie tutaj też był później, potem po tej siateczce ktoś faktycznie, znaczy nie wiem, ja nie czułem, żeby ktoś tutaj do mnie przychodził. Po prostu działy się różne dziwne rzeczy, przez które przechodziłem. I po prostu w pewnym momencie ktoś jakby za mnie oddychał, albo tak jakby tam z dołu mocno dmuchnął we mnie od dołu. I czuję ten podmuch. Tak jak w narnijskich przygodach, gdzie ten lew w pewnym momencie ratuje wiecie, te postacie ukamienowane, które się kamieniem stały i dmucha w te kamienie i rozpuszcza ten kamień i ożywia te istoty. Tutaj dokładnie to samo. Czujecie ten wiatr. Fajnie, fajnie, fantazja. Więc to są te historie. I w trakcie tej podróży na pustyni 3-4, ja wiem, właściwie troszeczkę tych lat tutaj jest od tamtego czasu, minęło, właściwie więcej 6-7 lat. O kurde, a Jezus był tylko 40 dni na pustyni. to był gość, rewelacja, no. I na tej pustyni oczywiście odkrywałem zupełnie inną historię niż wcześniej, bo tutaj odkrywałem tematy związane z ciemnymi. Tutaj odkrywałem to, że nie jesteśmy tu sami, że są ciemni, że wszyscy jesteśmy braćmi, aniołami. To właśnie tu na tej pustyni odkryłem, że tak naprawdę tworzymy, że tak naprawdę żyjemy jakby w dwóch życiach jednocześnie, że żyjemy tu w tych ciałach fizycznych, ale żyjemy gdzieś poza tą fizyką, i to się dzieje jednocześnie. I to jest tak jakby, ludzie żyją w schizofrenii, są schizofrenikami, ponieważ ja też, wszyscy, bo to wszystkich nas dotyczy, ale tu nie mówię tu tylko o tym aspekcie, że właśnie jakaś część nas żyje w tych ciałach fizycznych, inna część, ta bardziej subtelniejsza, żyje jakby poza. My się tu możemy walczyć, nabić ze sobą i tak dalej, ale po drugiej stronie my się kochamy, czyli tworzymy taką jakby rodzinę. Też nie wszyscy, tutaj są wyjątki. Czasem ludzie się tu kochają, a po tamtej stronie się tłuką z jakichś dziwnych powodów. Wiecie, to jest bardzo dziwne, bardzo ciekawe.
To już tam wspominałem o tym też między innymi. Więc zaczynałem sobie zdawać sprawę właśnie z tych rzeczy. I to był też ten czas, gdzie później trafiłem na Sławka. Sławek się tam w Tegenie pojawił i wiedziałem dokładnie, o czym on mówi. Zresztą ja o tym ganiam na tych kanałach swoich cały czas, więc wiecie właściwie od samego początku. Tak więc zdałem sobie sprawę, znaczy szybko tak, bo ja tak naprawdę z tą wiedzą przyszedłem, ale zacząłem sobie ją jakby uwiarygodniać w moim pojmowaniu, czyli zacząłem sobie zdawać sprawę, to taka pewnego rodzaju wewnętrzna dojrzałość, czy świadomość tego, że te zdarzenia, że to akcja dzieje się naprawdę i jest o wielką cenę. Kwotą, ceną za to jest twoja własna dusza. Ja pierdzielę. To jest tak łatwo przejść. Tak naprawdę ze wszystkim sobie poradziłem. Z demonami oczywiście na samym początku. A, to jest pierwsza rzecz, którą tak naprawdę każdy musi sobie z tym poradzić i jest to bardzo proste. Oczywiście uzdrawianie ciała, te inne rzeczy, ludzie to nazywają cudami. To żadne cuda. Oddychasz po prostu i ożywiasz swoje ciało. Prosta fizyka się dzieje. Każdy tak naprawdę to może. Jezus to robił, Mojżesz to robił, cała masa innych mistrzów to robiła, cała masa ludzi to robiła. Dzisiaj ludzie oddychają i też to robią. I to naprawdę działa. Więc tutaj niczego nowego nie odkryłem. Nie stałem się w ten sposób większym cudotwórcą niż każdy z was, który powiedzmy sobie pozwolił na godzinkę oddychania któregoś tam dnia. I poczuł ten czar, magię oddychania. I to wszystko, co się z tym wiąże. Tutaj są sekrety, tu się odkrywa z automatu sekrety samouzdrawiania tak naprawdę. Bardzo fajnych sposobów pomagania sobie. Więc. I odkrywacie. Jesteście na tej pustyni, odkrywacie to wszystko. I wiecie w pewnym momencie, że tak, tu sobie w tym dajesz radę. W końcu odpuszczanie już masz za sobą. Wow, zajebista sprawa. I w pewnym momencie zaczynasz się wkurzać, bo jesteś dalej na tej pustyni. Zrobiłem przerwę, bo wskoczyło jeszcze jedno słowo niewerbalne. I jesteście na tej pustyni i jesteście. No właśnie problem w tym, że jesteście na pustyni, chociaż powinno was już tam na tej pustyni dawno nie być. I wtedy człowiek szuka w różnych miejscach odpowiedzi. Tak naprawdę te odpowiedzi zna. One przychodzą tak jak inne. Ale coś tu musi nie grać. Dlatego Adamus często mówi na swoich showdach, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, ponieważ ludzie, jeśli już jakiś problem mają, to pytają się, o co tu chodzi? Co jest ze mną nie tak? Przecież to jest takie proste. Tak, to jest to pytanie. A wtedy, przyjacielu, nic z tobą się złego nie dzieje. Wszystko jest z tobą w jak najlepszym porządku. Po prostu należy odpuścić. I teraz gość mówi do ciebie, odpuszczaj. To odpuszczasz, a tu gówno. Gówno i tak dalej, i tak dalej. A ja się łapałem tylko na innych rzeczach. Ale troszeczkę oszukiwałem się. Troszeczkę grałem w taką pewnego rodzaju niefajną grę z samym sobą. Więc w zasadzie próbowałem troszeczkę tego Boga. Stawałem się tak od czasu do czasu takim diabełkiem, który ma chęć przetestować tą boskość, tego Boga we mnie. Tego Boga, tego kogoś, kto. Dobra, sprawdźmy, czy ty faktycznie jesteś taki boski. Czy nie? Jak to tak naprawdę działa? Chociaż tą drugą stronę też lubiłem sprawdzać. I ta druga sprawa, tą drugą stronę bardzo dobrze poznałem. Aczkolwiek jeśli chodzi o tą część boską, tą naszą, no właśnie, czym jest miłość? Bo ludzie mówią miłość. Tutaj być, tutaj to jest ta droga miłości. Jezus mówił w zasadzie o miłości.
o tym prawie miłości, które jest w stanie cię wyciągnąć z tej pustyni, jeśli nie jesteś w stanie w doskonały sposób przejść prób, które są w zasadzie nie do przejścia. Są do przejścia, ale nie dla większości ludzi żyjących na tej planecie. Koniec, kropka. Dlatego Jezus przyszedł, żeby dodać do tych praw pustynnych jeszcze jedno prawo. Prawo miłości. I to prawo miłości tu jest. Ale w pewnym momencie pytał się siebie, co to jest za miłość, jeśli wykonujesz jak automacik, jak robocik. W pewnym momencie ta pustynia zaczęła mi przypominać ten świat, który tworzony jest przez większość ludzi, śpiących ludzi, ludzi robotów, ludzi, którzy nie są w stanie przejść na drugą stronę skrzyżowania, kiedy światła wyłączą w nocy. Chociaż nic nie jedzie, to nie mogą przejść. No kurde, nie mam informacji, iść czy nie iść? Oto jest pytanie. Idź, przyjacielu. Najwyżej będziesz miał fantastyczny pogrzeb. No i ja to mówię, nie pójdę. I taki człowiek stoi właśnie w tym miejscu i się zastanawia, ktoś inny patrząc, człowieku, czemu to nie idziesz? Przecież nic nie jedzie. Taki głupi świat. Wiesia go bardzo fajnie opisuje. Niedoskonały. Wiecie, co ja będę mówił? On mówi 100% racji, 100% prawdy. Człowiek zajebiście opisuje, ale nie ten świat. Człowiek opisuje to gówno, które ludzie tworzą cały czas. A mogliby tworzyć coś o wiele fajniejszego. Ten potencjał tego świata w ogóle nie jest wykorzystany w 100%. Ten świat mógłby dać nam o wiele więcej. W zasadzie on daje nam wszystko, tylko nie bierzemy z tych półek, z których można było wyjść cała masa innych półek, innych doświadczeń. Ale nie, człowiek powiedział, tamte półki są niedozwolone, to jest zła półka, nie wsadzać tam dłoni, tam jest zakazany owoc, wiecie, to już chyba zaczęło się za czasów Adam i Ewa. Dostali pierwszy raz takie polecenie, broń Boże, nie jedźcie jabłek z tego drzewa, bo pomrzecie. Zjedli i nie pomarli, nie mogli umrzeć, mieli zakaz śmierci, tacy ludzie mają. Zresztą dobrze im wąż powiedział, czy diabeł, czy kimkolwiek to był, powiedział, zjedźcie ten owoc. Na pewno nie pomrzecie. Mogę wam to zagwarantować. I cholera, faktycznie, nie mogli umrzeć. Walka na pustyni dotyczy także właśnie w pewnym momencie, kiedy już się bardzo dobrze wie, co to jest za miejsce, to człowiek tak naprawdę myśli sobie, dobra, to ja w takim razie już nie mam chęci tu być, mam chęć stąd odejść. Teraz problem jest. Na początku te rzeczy były łatwiejsze, ale czym więcej światła, czym jesteś bogatszy, tym większą bierzesz za to odpowiedzialność i już nie, i tak jakby ci wcześniej ktoś pomaga, tu już ci przestaje, już przestajesz dostawać pomoc, musisz to zrobić naprawdę sam od początku do końca, w doskonały sposób. I jeśli chcesz odejść, musisz odpuścić, ale jeśli nie możesz opuścić tej pustyni, ponieważ jest jakiś problem z odpuszczeniem, to jak to odpuszczenie ma ci pozwolić stąd po prostu odejść? I teraz Adamus mówi, to jest jeden z przykładów. Mówi tak, jeśli nie możecie przejść swojej własnej, nie możecie urzeczywistnić, chociaż jesteście urzeczywistnieni, on mówi to cały czas, ale nie możecie tego zrobić, to po prostu stąd odejdźcie. Zadaję wam to pytanie cały czas, po co tu jesteście, co was tak naprawdę trzyma. Problem polega na tym, że gość chyba jest głodupkiem, bo on nie rozumie jednej takiej prostej rzeczy, że do jednego i do drugiego potrzeba odpuścić. Jeśli masz problem z odpuszczeniem i nie możesz zrobić jednego, to jak możesz zrobić to drugie? To jest tak, jakby wiecie, w systemie Windows kiedyś był takich pierdów w Microsoftie było dużo. Chcecie, gość instaluje klawiaturę, albo nie klawiaturę. W zasadzie klawiaturę to chyba z CD-ROM-em było. Tak jest, CD-ROM-em. I oczywiście były sterowniki do CD-ROM. Właśnie nie wiem, czy do tych CD-ROM-ów były jakieś sterowniki. Bo to taka dziwna rzecz. Jeśli CD-ROM nie działa, to jak można skorzystać z tych sterowników, które są na płytce? I właśnie był taki właśnie problem. Z klawiaturą był, ale taki przykład. Właściwie nie wiem, no nie pamiętam już do końca dokładnie. Z klawiaturą coś w stylu sterownik załadowany, nie, sterownik gotowy do załadowania, ale musisz nacisnąć Enter, żeby ruszyć procedurę.
Ale klawiaturę, to bo instalowałeś sobie klawiaturę i niestety ten enter nie działał. I dostajesz taki głupi komunikat i taki głupi Adamu, znaczy Adamus mówisz taki głupi, głupią informację. Musisz gości odpuścić. Jeśli nie jesteś w stanie sobie poradzić na pustyni, po prostu daj sobie spokój. Po prostu powiedz sobie tak, odchodzę. I odejdziesz, nie ma problemu. Jak ja bym nie miał takiego problemu, to ja bym nie musiał odchodzić. Jeśli ja bym potrafił tak, wiecie, odejść, to ja tak samo mogę sobie tutaj pożyć troszeczkę dłużej i opuścić tą pustynię we właściwy sposób. Czy rozumiecie mnie? Takie moje dylematy były przez ten cały czas. I w pewnym momencie coraz bardziej nakręcałem się na tego Adamusa, tego biednego człowieka, nie człowieka, anioła. I z nim walczyłem właściwie przez ten cały czas. I wiedziałem dokładnie to, że będę z nim walczył. Chociaż z drugiej strony kocham gościa, bo fantastycznie go rozumiem. Mówi dokładnie to, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. I tyle. I ten film musiałem nakręcić właśnie z tego powodu. Ponieważ wiedziałem, że w momencie, kiedy ten film nakręcę, zdarzą się pewne rzeczy, które wyciągną mnie z tego miejsca, w którym jestem. I dużo rzeczy zrozumiem. Znaczy dużo rzeczy stanie się jasne dla mnie, co też się właściwie stało. I nie żałuję tego, że nakręciłem ten film. Nie nakręciłem tego filmu, żeby kogokolwiek atakować. Tak jak na tej szamrze tam gdzieś, tak, czytałem te cytaty z te słowa tych ludzi z szambry, polskiej szambry. Pozdrawiam polską szambrę. Nagle wiem, że mnie także ludzie stamtąd oglądają. Nie chodziło mi o żadną z tych rzeczy, która tam jest podawana. Ja pierdzielę. Po prostu chodziło tylko o samą rzecz zrobienia tego, tak jak to miało być zrobione. Zastanawiam, gdybym tego nie zrobił, czy dalej bym tkwił w tym miejscu i bym sobie chodził pomiędzy pewnymi widełkami. Tutaj musiałem spaść na samo dno, w zasadzie na sam dół, żeby móc się odbić, a tak bym się trzymał. Właśnie nie pozwalałem sobie tam dotrzeć. Dlatego nakręciłem ten film i na tym filmie w pewnym sensie można powiedzieć, wow, to nie było autentyczne, to nie było prawdziwe, no zagrałem to. Nie, to było autentyczne. Gdybym miał to zagrać, zrobiłbym to o wiele wcześniej, bo pomyślałem sobie wtedy, kurde, zrobię ten film i będzie to koniec moich problemów, ale wiedziałem, że to nie zadziała w ten sposób. To będzie wtedy, kiedy tak naprawdę stracę dokładnie grunt pod swoimi nogami, totalnie polecę. I tak właśnie się zdarzyło. I wtedy to już nie było pytanie, czy nakręcić ten film, tylko to była rzecz, w której no to teraz, Adamus, teraz to zrobimy to, teraz dostaniesz wszystko, wyrażę ci wszystko, co o tobie myślę, co myślę o tej całej drodze, co myślę o tym całym wzniesieniu, o tej pustyni, o tych wszystkich rzeczach, o całej szambrze, o tym wszystkim, co się dzieje tutaj na tej popierdzielonej planecie, rozumiecie? To jest prawdziwy film, ten poprzedni, ale to nie jest atak na kogokolwiek, to jest film, w którym opis, w którym dzielę się, to też napisałem, mówię z doliny. Jezus mówił z góry, ja też mówię z góry. Dzisiaj mówię z góry, wtedy mówiłem z doliny. W zasadzie było troszeczkę tej góry, która pilnowała mnie, bo ten film byłby o wiele ostrzejszy, ale ja potem w tym filmie zacząłem dostawać odpowiedzi i ten film zaczął iść w inną stronę. Tam gość pisał na szamrze, po 40 minutach nie dałam rady dalej, nie wiem czy po 40, czy po pół godziny, już nie pamiętam, nie dałem rady oglądać dalej tego filmu. I to pecha ma człowiek, bo później zacząłem tłumaczyć te rzeczy. U mnie tak na tych filmach jest, one tak nieporadnie się zaczynają, ale potem się zaczynam rozkręcać, potem zaczynają wskakiwać te różne odpowiedzi. To jest fantastyczna rzecz. I powiem szczerze, nie kłamałem. No, światłość okłamuje nas wszystkich, ale my robimy dokładnie to samo. Nie będę tak naprawdę ich usprawiedliwał, bo tutaj nie ma potrzeby. Z tymi szczepionkami to też, no, gość poleciał troszeczkę. Wiecie co, Adamus prawdopodobnie nie chciał z tymi szczepionkami tak iść w tą stronę. Ale jest rzecz, dotyczy, to też do mnie przyszło właśnie po tym filmie.
Powiedzcie mi tak naprawdę. Postawcie się na miejscu tej duszy. Zamieńcie się ze sobą, ze swoim aniołem stroną. Wy teraz stańcie się tą nadświadomością, tym kimś, kto, tym aniołem stróżem, a ten anioł stróż staje się wami, tym ciałem fizycznym. Wy jesteście jakby przychodzić, albo wy jesteście Chrystusem, który przychodzi do tych ludzi. I słuchajcie, każdy człowiek ma swojego własnego Chrystusa, tak? Tą panią, która jest w nim zakochana. Ale ta pani tak naprawdę na poziomie miłości jest jedną wielką, olbrzymią panią. To jest ta część Boga, który się nigdy nie podzielił. To jest ten anioł, który jest jakby jednością, który nas wszystkich tak naprawdę zbliża do siebie. Kiedy kochasz, stajesz się bliższy sobie. Kiedy kogoś kochasz, ten ktoś staje się tobie bliższy. Kiedy kogoś nienawidzisz, wtedy niszczysz, wtedy zaczynają się stają się podziały i tak dalej. Rozumiecie? W ten sposób. I tutaj to działa dokładnie tak samo. I co ma powiedzieć teraz ta twoja pani, kiedy ty w pewnym momencie wskakujesz w tą bzdurę? Może i faktycznie temu panu Hopi, ten Kaldrick Hopi, chyba jakoś tak, nie wiem jak się dokładnie wymawia te imię i nazwisko, może im troszeczkę tej wiary w siebie zabrakło, ale może faktycznie gówno im to obchodziło, poszli po prostu na łatwiznę, mieli innymi rzeczami, chcieli się po prostu zająć. Więc i później ci ludzie zaczęli podważać to. Pod tym kątem też ten film robi fajną rzecz, o czym sobie Szambra nie zdaje sprawy w tej chwili z tego. Ale cokolwiek u mnie wskakuje, nawet jeśli pewne rzeczy z pozoru są błędne, to zawsze i tak zostanie wyprostowane. Ja sobie kiedyś powiedziałem, że w momencie, kiedy popełnię jakiś błąd, kogoś tam walnę, świadomie lub nie, specjalnie lub nie, przypadkiem lub nie, przypadków nie ma, oczywiście, że nie ma, więc nieprzypadkowe to jest z reguły w zasadzie, to jak bardzo to doświadczenie będzie niszczące, chcę, żeby z każdych takich doświadczeń wypłynęło więcej plusów niż minusów. Tak sobie to zażyczyłem, to było takie, pamiętam jeszcze, to były te czasy, gdzie zajmowałem się troszeczkę tymi szkołami. Tak, to były szkoły, to były orejki, to było troszeczkę tego okultyzmu, troszeczkę magii hermetycznej, takie pierdoły, które też lubiłem w zasadzie w tamtym czasie. I później właściwie to miało też związek z rozwaleniem się tej grupy w Białymstoku i później różne inne też przyjaźnie właściwie się, wszystko się rozlatywało i wtedy powiedziałem sobie, dobra, no niech tak się dzieje, jak się chce, idę tą drogą. Tak jak Gostek mi powiedział kiedyś tam lata wcześniej, czy jakiś czas wcześniej, no, że to jest droga, piękna droga, to jest kurczę droga usłana, wiecie, kwiatami róż, ale z tymi kolcami. Ja jadę, sunę po tej, wiecie, sunę, on tak powiedział, suniesz po tej drodze, dosłownie na kolanach. I to jest piękna droga, te róże to symbolizują, ale te kolce symbolizują, że jest strasznie gówniana ta droga totalnie. Ja się z nim zgadzam, to dzisiaj mówię, tak, gość miał rację. Ale ja o tym wiedziałem, zawsze o tym wiedziałem. Wiedziałem, że to będzie bardzo ciężkie. To troszeczkę, wiecie, nie fajnie jest czasem wiedzieć, co się zdarzy wam, znać swoją przyszłość. A ja tą przyszłość swoją znałem i wiem, co się jeszcze może wydarzyć. I to jest ta wiedza, którą też właściwie w końcu człowiek odkrywa na pustyni i wie, co może się stać na tej pustyni, jeśli niestety nie będzie w stanie jej tutaj odejść, znieść. Zrobisz wszystko na tej pustyni, żeby się z niej wydostać. Pustynia jest w stanie zrobić z ciebie potwora. Jeśli nie cały czas, no nie cały czas nie, ale co jakiś czas możesz w zasadzie lecieć po trupach, możesz iść po trupach, możesz zrobić wszystko. Jest ta panika, powstaje to coś, największy wróg, strach, w który po prostu, wiecie, toniesz i chwycisz się wszystkiego, lecisz, bo z jednej strony chcesz się wydostać, masz tego dosyć, nic cię tak naprawdę nie interesuje, nic cię tak naprawdę nie obchodzi, a z drugiej strony
No chcesz się wydostać i chcesz wiedzieć, o co tak naprawdę chodzi w tym wszystkim, w tej całej łamigłówce. I czemu ona jest taka dziwna, czemu jest taka czasem pompatyczna, czy taka świrnięta. Tak jak większość ludzi tworzy ten świat, wiecie, pustynia jest o wiele bardziej skomplikowanym tworem. Tutaj ludzie są boscy, ludzie są prości, przy tym kto, to nie ludzie tworzyli tą pustynię. Ona jest zbyt skomplikowana. Ludzie komplikują świat, swoje własne życia, skomplikowali ten świat do granic możliwości, swoich możliwości. To ta pustynia z tymi zasadami, regułami, próbami i tak dalej jest o wiele, 100 razy bardziej skomplikowana niż ten świat, który jest skomplikowany. Ale dzięki temu można nagle zrozumieć, wow, jaki ten świat jest prosty. Człowieku, o czym ty mówisz? Ten świat jest prosty? Spójrz, wystarczy spojrzeć na polskie zasady jazdy autem, prowadzenia auta po drogach publicznych i zasady, wiecie, ten, no, znaków, kurczę, jest tyle, zasadów tyle, różne skrzyżowania są, gość musi mieć w zasadzie w sobie aparaturę, albo najlepiej z dronem lecieć, każde auto powinno mieć drona latającego, które będzie z góry pokazywało mu dokładnie, jak on dojeżdża do skrzyżowania, co jest z drugiej strony, jaki znak jest z drugiej strony, bo tam wiesz, no to może być, tu masz ustąp pierwszeństwa, ale tam gość może wchodzić do ruchu, ty tego nie wiesz, a jakbyś wiedział, to wtedy nie musisz mu ustępować pierwszeństwa, ale ty o tym nie możesz wiedzieć, a takich rzeczy na tych naszych drogach jest o wiele więcej. I dlatego podoba mi się kanał tego gościa, którego tam zareklamowałem troszeczkę, bo on zwraca uwagę na takie rzeczy i zrobi to naprawdę dobrze. Może trochę czasem leci po ludziach, używa takich niefajnych może do końca słów, chociaż nie są one obraźliwe, ale ludzie mogą to odbierać jako pewną formę ataku. Nie ma to znaczenia, to jest to samo jak tutaj między mną a Szamberką, czy innymi ludźmi w różnych tam momentach życia. To kwestia oceny lub nieoceny. Chodzi o to, że wiecie, okładki książek oszukują totalnie. Albo jak kupujecie wino i na winie macie etykietę, to ta etykieta często oszuka was. Wy patrzycie, o, etykieta, tak, 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 tak. Ale w środku to wino jest, to jest dopiero prawda. To tam nie, bez napijania, bez wypicia tego wina nie dowiesz się tak naprawdę nic o tym winie, nie będziesz wiedział. Jeśli nie przeczytasz książki, to okładka może cię tak oszukać, o, nie będę czytał, ta książka mi się nie podoba, bo taka okładka jest, bo ten człowiek tak zaczyna, ludzie tak zaczynają, ale później jest, ale sama esencja tej przygody, to o, to jest dopiero coś. I to jest, i to są właśnie fajne strony. Najczęściej strony, na które subskrybentów jest niewielu. Bo kto chce słuchać o tym, że jest idiotą? Nie dość, że ci mówią to o tym w telewizji, czy na ulicy ludzie i tak dalej, w różnych sytuacjach, głupich czy nie. No to jeszcze taki gość będzie ci na kanale mówił, że jesteś idiotą. Więc niewielu ma tych subskrybentów. To jest normalna rzecz. Tak więc... Poleciałem po tym Adamusie i jest to po części prawda od tej strony, że oni tam nie do końca wszystko nam mówią, ale z drugiej strony jest prawda i prawda i tak naprawdę kłamstwo nie istnieje. Wiecie, możecie przechodzić pewne sytuacje tutaj, doświadczenia. Ktoś, kto może obserwować, ktoś to składa, analizuje, tworzy historię, czy jakiś protokół czegoś, wypadku na przykład. I potem wychodzi, no byliście tutaj, zrobiliście to, czy tego nie zrobiliście, wypadek, inna rzecz i tak dalej. Wiecie o tym, że to jest kłamstwo, ponieważ w tym jest o wiele więcej rzeczy, ponieważ w tym w aucie, czy w tym z tej sytuacji, w której byliście, działy się z wami jeszcze inne rzeczy i to te inne rzeczy sprawiły to, że po prostu no, nie zatrzymaliście się albo ruszyliście, kiedy nie powinniście ruszać i tak dalej. Niestety, to jest prawda.
Czyli w tym momencie, w związku z tym, cały ten protokół, ten policyjny, o tym wypadku, gdzie to zostało złożone, zanalizowane przez tych fachowców, to jest nieprawda, to jest kłamstwo. To się zgadza, ale tylko z tym, co widziały obce oczy. Ale obce oczy nie widziały tego, co jest w twojej głowie, co jest w twoim sercu, co się dzieje w twojej świadomości. Tu jest prawda, a tu jest kłamstwo. I pod tym kątem tutaj nie mogę nic zarzucić nikomu. Adamusowi, Tobiaszowi i tak dalej. Ale ja się zwróciłem uwagę na tą część bardziej fizyczną. I mówiłem, że właśnie ta część się nie zgadza. I to jest jak najbardziej prawdziwe, czyli w tym momencie w pewnym sensie no miałem argumenty do tego, żeby to podnieść. I zrobiłem ten film. I ten film tak naprawdę zrobił o wiele więcej rzeczy. Nie tylko ja sam później, zastanawiając się, zadając pewne pytania, wyrzuciłem to z siebie, całą masę rzeczy na tym filmie. Tak to zadziałało. I tak jakby w tym momencie mogłem sobie dać z tym spokój. Tak naprawdę zrobiłem ostatnią rzecz, jaka cały czas pukała do moich drzwi. Mówiła, nakryć człowieku ten film. Ale przecież ja wiem, że tak naprawdę to nie tak. Ale tutaj już tego nie było. I to był właśnie ten moment, w którym tak naprawdę to musiało zostać zrobione. I nic więcej. Ja to mówiłem na samym początku, że wykonuję pewien plan, pewien biznes plan. Jest to część mojej drogi, koniec kropka, muszę to zrobić. Ja chciałem to zrobić. Wierząc w to, że to mi pozwoli zrozumieć. Da mi to, co dało mi właśnie, kiedy to przeżywałem wcześniej, lata wcześniej. Podzieliłem się tylko własną historią. Czy właściwie pozwoliłem, by ta historia się wyraziła we właściwy sposób. Czyli tak naprawdę to jest ta moja droga. Każdy z was ma tą drogę. I każdy z was, to nie jest tak, że mistrz jest doskonały lub nie jest doskonały. Że doskonałość polega na tym, że wiecie, tak naprawdę jesteśmy ludźmi. I to jest piękne w tym, że wy myślicie, że Osho był taki doskonały od początku do końca. On też miał swoje własne. On też o tym opisuje na niektórych tam książkach. Gdzieś to też widziałem. Też opisywał to bardziej lub mniej. Też miał swoje trudne momenty. Też sobie zadawał często pytania. Każda droga. To nie jest tak, że Mojżesz przechodził i Bóg się mu pojawił na górze, w gorącym krzaku czy krzewie i do niego mówił. To nie jest tak. To nie jest tak, że Jezus rozmawiał z Ojcem, który do niego mówił. To nie jest tak. Oczywiście przychodzą do nas różne istoty, różni aniołowie, żyjący i nieżyjący tutaj. I różne rzeczy do nas mówią, ale to nie jest komunikacja dwustronna, to jest raczej oni coś chcą od ciebie, coś ci chcą powiedzieć, koniec kropka, ty nie masz nic do gadania. Ewentualnie czasem jakiś krótki dialog, czasem zadadzą sobie jakieś pytanie i ty musisz im odpowiedzieć w tą albo w tą stronę, ale najczęściej to jest tylko informacja, bo chcą ci powiedzieć, słuchaj, dzisiaj wzrosło cło i teraz dniówka kosztuje już więcej. I tam podawana jest najczęściej jakaś kwota. Więc powiedzmy 50 zł, 100 zł i tak dalej. Na przykład. Albo na przykład coś tam poszło nie tak i przychodzi gość i mówi, słuchaj, to będzie ciebie kosztowało i to podaje sumę 234 zł. To jest suma, którą jeśli wpłacisz na poczet tego świata, to wtedy nie będziesz musiał przychodzić, wtedy dług zostanie ci automatycznie odpuszczony. Więc takie momenty życia przychodzą i możesz zapłacić lub nie. Jeśli zapłacisz, no to fajnie. Przyjdzie, dostajesz energię i masz, i to ci się wyrówna. Czyli właściwie przechodzisz to doświadczenie w bardzo fajny sposób. A jak nie zapłacisz, no to wtedy wchodzisz w ogień przez jakiś czas. Masz niefajne doświadczenia, koniec, kropka. Tak to działa.
Wszyscy, to jest to piękno, na które zawsze, zawsze na to zwracałem wielką uwagę, bo to jest istotne. Tak Wiesio mówi, ten świat nie jest doskonały, ma rację. Ale ja mówię, ten świat jest doskonały, też mam rację. Oboje mamy rację. I każdy, kto dorzuci to coś jeszcze swego, też będzie miał rację, ale tu nie o rację chodzi i nie o to chodzi. Ponieważ to zależy, z jakiego punktu na to spojrzeć. Tak naprawdę myśmy ten świat stworzyli. Jeśli my mówimy jako twórcy, że ten świat jest zły, to tak naprawdę w tym momencie my mówimy, że no nam to coś nie wyszło, że to jest złe, że tak naprawdę utknęliśmy w tym, to jest złe. No właśnie w tym utknęliśmy, ponieważ powiedzieliśmy sobie, że to jest złe. To jest tak naprawdę ograniczenie, kłamstwo. Ponieważ tak działamy, jesteśmy takimi istotami, które, które czasem lubią się sami biczować. No to nie jest fajne i to zrozumiałem, ja to wiedziałem bardzo wcześnie, na tej drodze doświadczyłem i od tego jest tak naprawdę wszystko, jak kogokolwiek spotykam gdzieś na drodze i ktoś tam posłucha, usłyszy, będzie wiedział, słuchaj, chce też wejść na tą drogę, mnie to też interesuje, ja mówię wtedy człowiekowi o tych rzeczach, to są takie podstawy, o których chciałem, żeby każdy tak naprawdę wiedział, że chodzi o, że wszystko jest tak naprawdę w porządku, nie ocenianie, nie bicie się z tym światem, ani ze sobą. Więc tylko o to chodzi. Świat jest w porządku, dlatego świat jest doskonały. I ten świat jest doskonały, bo żeśmy stworzyli go takim, jakim miał być stworzony. Nie popełniliśmy błędu, więc na czym polegała, miała polegać ta niedoskonałość? Czy gdzieś była pomyłka? Nie. Taki miał być. I to jest właśnie piękno tego świata. Piękno tego, w jaki sposób możemy przechodzić przez te doświadczenia. Jest bardzo trudny, ale jest genialnie ciekawy, piękny. Ta ciekawy to w zasadzie zauważyła moja Panna, mój Chrystus, moja Królowa, która komunikuje się ze mną właściwie jak i niewerbalnie, ale od czasu do czasu bardzo werbalnie nawet dochodzi. I to jest no, niesamowite, niezwykłe. Tak więc tu chciałem tylko wytłumaczyć wam, troszeczkę sprostować parę rzeczy, opowiedzieć to parę historii i powiedzieć, że mistrz to nie jest ktoś, kto jest tak doskonały, że nie popełnia błędów, ale jest to ktoś, kto po prostu idzie dalej. Jak upadasz, podnosisz się, idziesz dalej. Koniec, kropka. Nie poddajesz się. Nawet jak się poddajesz, to ktoś, to jest tylko gra. Jak zrobisz to we właściwy sposób, po prostu stąd odejdziesz, tak jak Adamus powiedział. Ale jeśli dokładnie ten sposób zrobisz tak samo, co do reszty, to nie będziesz musiał stąd odchodzić. To są takie niuanse, o których Adamus nie mówi, dlatego ja się śmieję, często się śmieję, bo ludzie tego nie rozumieją, nie rozumieją, co do nich mówi, a to są rzeczy tak proste, tak genialne w sobie, ale sam się czasem łapię na tym, że mam z tym problem. Więc tyle, że u mnie za tym wszystkim stał. W zasadzie wszędzie chyba stoi, pojawia się ten strach. Bo to jest ta rzecz, która w pewnym momencie pojawia się panika. To nie jest tak, że wiecie, jesteście na pustyni, o wow, tyle lat już jesteś. Ty już wiesz o niej wszystko, nagrywasz takie fajne, wspaniałe filmy, mówisz o tym, dzielisz się wiedzą i zajebisty. Ty już nie powinieneś mieć problemów na tej pustyni. Ale nie o to tutaj chodzi. Nie. Czasem są takie momenty, gdzie kurczę, tu nie ma możliwości. To każdy tak naprawdę w pewnym momencie musi upaść. Bez wyjątku. Jezus też upadał. Więc to są takie doświadczenia. I na tym kanale właśnie jeszcze jeden powód, dlaczego nakręciłem, pozwoliłem sobie nakręcić ten film. Ponieważ powiedziałem na początku, że to będzie autentyczny kanał, więc na tym kanale będą także momenty mojej własnej drogi, moich własnych doświadczeń. I w momencie, kiedy takie filmy, to już mówiłem wcześniej na początku, może nie tak na wprost,
ale zwracałem na to uwagę, że właśnie ten kanał po to jest, żeby nie tylko tłumaczyć pewne rzeczy, ale także, żeby pokazać w pewnym sensie drogę mistrza i drogę człowieka. Jeśli wy macie problemy na tej drodze i czasem wpadacie też w pewnego rodzaju panikę, bo wiem o tym, że tak, i pewne rzeczy was mogą przerażać, albo po prostu być tak duże, że właściwie wow, nie wiem jak to przejść. Tak może być. To jest to jak najbardziej normalna rzecz, jest to część tej drogi. I żebyście sobie pozwolili na niech to będzie. To nie, tego nie trzeba od razu rozwiązywać. Takie zaufanie sobie. To jest zajebista rzecz. I chcę tu powiedzieć, że właściwie ja też mam takie chwile. I tym filmem podzieliłem się właściwie jedną z takich większych chwil. Prosta rzecz, nic więcej. Czyli to jest taka informacja, wszystko jest ok. I tu zwracam honor Adamusowi, ale tak naprawdę nigdy mu tego honoru nie zabierałem, ponieważ nic mu tak naprawdę nigdy nie zarzucałem. Nawet na tym filmie nie zarzucałem. Ja opowiadałem tylko swoją własną historię. I Szambra o tym wie 100%. I wy po części. Myślę, że większość z was też wiedziała, o co to tak naprawdę biega. W tym wszystkim. Jeśli ktoś nawet upadnie, myślę, że nawet nie chodzi o pustynię, ale dotyczy to pustyni, doświadczeń pustynnych. Was, niektórych was to na pewno czeka 100%. Większość ludzi ogólnie będzie miała z tym do czynienia. To na pustyni są właśnie takie akcje. I nie ma tu tak naprawdę prostej, nie wiem, recepty na to, w jaki sposób można przez to się, wiecie, prze jakoś tam ominąć te rzeczy i tak dalej. Po prostu tak się dzieje. To po prostu tak jest. Więc. A w momencie, kiedy staniecie się nauczycielem dla kogoś innego, jeśli ten ktoś będzie popełniał błędy, to będziecie za nim stawać zawsze i wszędzie. Nie wiem, to tak a propos dokończenia tego wątku, który tam zacząłem chyba wcześniej. Dlaczego Adamus stanął w obronie Hopi, tej rodziny, która się, bo oni się zaszczepili i ludzie mieli do nich jakieś pretensje wobec tego. I wtedy Adamus stanął w ich obronie. Tak naprawdę chodziło tylko o to. Nie chodziło o powiedzenie, słuchajcie, szczepionki są ok. Zresztą oni tam w różny sposób się wypowiadali na ten temat wcześniej. To nie było to w jakiś tam jednoznaczny sposób określane, że to jest dobre, czy to jest złe. To każdy musiał sobie sam zadecydować. Ale było jasne, że tak naprawdę nie są one nam do niczego potrzebne. I później, jak oni się zaszczepili, no pech tak chciał, że akurat tak zadecydowali. I jak ludzie popłynęli potem, to po prostu Adamus po prostu, no co miał zrobić? Też miał po nich pojechać? To było bez sensu. Nie pojechał po nich, po prostu wziął ich stronę. To jest to, co się dzieje w życiu każdego z nas. Każdy z nas ma tego gościa, tą osobę, która kocha ciebie totalnie. Ja mam swojego gostka, ty masz swojego gostka i tak każdy z nas ma. I teraz jeśli my się nacieramy na siebie, czasami ze sobą walczymy, czasami skrzywdzimy siebie nawzajem. I wyobraźcie sobie, jaka musi być burza po drugiej stronie, kiedy jest zdecydowane, no to teraz kto, jak to rozsądzimy, bo teraz musimy każdy, powiedzmy ci winni, czy każdy musi wziąć odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Każdy tak naprawdę, każdy będzie obstawiał tego, który jest mu najbliższy. Tak działa miłość. Lokalnie ten Chrystus, który jest w każdym z nas,
to Twój Chrystus będzie dbał tylko o Ciebie. Mój Chrystus dba tylko o mnie. Mój Chrystus nie musi dbać o Ciebie, ponieważ Ty masz swojego własnego Chrystusa. Takie jest podejście, ale to jest tak naprawdę jedna siła. To jest jeden Chrystus. Jeden Bóg. Jeden wielki Bóg. Ale my jesteśmy wielością w tej całości, ponieważ każdy z nas jest jakby takim oddzielnym Bogiem. To są takie szczegóły, ale w tych szczegółach ludzie bardzo mocno utykają. Tak więc jest jak najbardziej w porządku i tyle. I oczywiście bądźcie dalej tutaj, będą się działy na tym kanale o wiele większe rzeczy. W tej chwili to wam mówię, że będą się tutaj działy. W którymś tam momencie pewne rzeczy wskoczą. Podobnie jak się będzie działo, będą się działy pewne atrakcje w tej naszej Polsce, czy na tym świecie się też będą działy różne atrakcje. No i pytanie, czy dojdzie do tego momentu, w którym stanie się ciemno tak naprawdę, bo się stanie ciemno. Będzie taki dzień, bardzo ciemny dzień. Nie dlatego, że jest zima, to będzie się działo zimą, ale to będzie totalna noc za dnia jakby. Ale zobaczymy, co będzie, bo to nie będzie nic z zewnątrz, to sobie ludzie stworzą tutaj pewne doświadczenie. Nie należy się nim za bardzo przejmować po prostu. Nie wpadać w panikę, bo to, co się tak naprawdę wydarzy i będzie ważne, będzie daleko od nas, to nie będzie tutaj. Tutaj będziemy widzieć tylko skutki pewnych zmian. No i będą pewne szopki jeszcze robione. Nie wiem, czy z maseczkami już raczej nie, to oni sobie chyba z maseczkami dadzą spokój, chociaż niekoniecznie. Sami ludzie i tak będą ciągnęli do tych maseczek, ci, którzy w nie wierzą, którzy w pewnym momencie, kiedy one już przestały mieć znaczenie, no to wow, jak? Przecież to taki niebezpieczny ten wirus jest. Więc spoko. Może troszeczkę nakręciłem pewne sytuacje, ale mówiłem na samym początku tego filmu, że ten film jest takim dziwnym filmem. Ale i spoko. Trochę też myślę, takie kolejne doświadczenie. Ja tylko opowiedziałem historię o sobie, o nikim więcej. I dlatego nie ma sensu, jak ktoś o was coś rzuca na was kamieniami, opowiada tylko o swoje własne historie. Nie ma sensu brać to do siebie. Co ludzie mówią? Ludzie kłócą się ze sobą, walczą, udowadniają sobie, kim są. I potem ludzie się przejmują, ale jak on mógł o mnie tak powiedzieć? A to jest tylko informacja, on nic o tobie nie powiedział, on powiedział tylko o sobie. O sobie powiedział to, jak on ciebie widzi, jak on ciebie postrzega. To jest piękna wiedza o nim samym, ale także o tobie. Bo ludzie mówią o tym, jak każdego innego postrzegają. Mi mówią, jak mnie postrzegają. To jest wiedza o mnie, ale także o tych ludziach. Ale to jest wiedza. Nie będę tego brał jako, o, ktoś tutaj przyszedł, wiesz, jesteś taki i taki, chciał mnie uderzyć. To bez sensu. On tylko przekazuje informacje, nic więcej. Tylko o to chodzi, nie ma sensu niczego brać. I dlatego wtedy nie ma sensu oceniać, o, on musiał być naprawdę w złym albo w dobrym. A co to, jakie to ma znaczenie, co to mnie w ogóle obchodzi? To jest część historii, która dzieje się tutaj, nie tam. Ja na szambrze kiedyś byłem, oni mnie nie chcieli. Nie chcieliście mnie wtedy, to fuck you. Odpierdzielcie się teraz. Ale ja tak do tego podchodzę i wtedy tak podchodziłem. Właśnie w taki sposób, że nie brałem tych rzeczy do siebie po prostu i no, pewne rzeczy mnie wkurzały, też potrafiłem. Ja znam takiego człowieka, który nie ma emocji. Fajny człowiek zresztą, sąsiad, jak jeszcze w Białymstoku mieszkałem, to takiego sąsiada miałem, takiego znajomego, młodszy troszeczkę ode mnie, o 2 lata chyba czy coś, i on no, ma takie też troszeczkę tai chi, tam zresztą pokazywał mi swego czasu właśnie te techniki ćwiczenia,
Nawet dobry jest całkiem w tym. Jakieś tam sporty, kung fu, takie różne rzeczy, techniki walki chyba też kończył. I jest fascynatem religii w zasadzie. Więc też biblijne rzeczy i tak dalej. Tylko on od tej strony, tak jak to ludzie to do tego podchodzą. Tak więc Gostka pozdrawiam, jak przypadkiem gdzieś tam obejrzy film. Jest to człowiek totalnie bez emocji, który tak naprawdę podchodzi do wszystkiego na luzie, na totalnym lajfie, ale jest upierdliwy pod pewnymi rzeczami, koniec, kropka. Ja nauczyłem się paru rzeczy od niego, w zasadzie poznałem, kupiłem od niego, bo zwrócił mi uwagę na pewne rzeczy, których powiedzmy wtedy nie rozumiałem i no i on mi to fajnie pokazał. On powiedział mi takie zdanie: słuchaj, ale jeśli sobie tu odpuścisz, czy tu to zostawisz, to ci korona z głowy nie spadnie. Takie zdanie pamiętam totalnie, jakby dziś mi to mówił. Ja mówię, wiesz co, faktycznie masz rację. I ludzie właśnie dokładnie to robią. Zostaw to, odpuść to, korona ci z głowy nie spadnie, dalej będziesz sobą. Będziesz szczęśliwszy, bo nie będziesz potem sobie, wiesz, nie będziesz chodził z myślami na siedząco, a czy mogłeś jakoś lepiej wyjść z danej sytuacji. Bez sens. I tyle. Tak więc dużo rzeczy. Myślę, czy jeszcze jakieś wątki tutaj nie chciałem wrzucić. Chyba nie. Pewne rzeczy sobie przygotowałem na kolejne filmy. Może zrobię sztuczkę z cukierkiem. Ale muszę mieć specjalnego cukierka. Sobie tak pomyślałem, że właściwie te filmy są tak jak takie cukierki. Właśnie, a propos tych okładek, no, te okładki oszukują strasznie. Ale to z drugiej strony też fajnie, bo na końcu filmu można mówić o rzeczach ważnych. I wtedy, jeśli jakiś człowiek nie da rady obejrzeć do końca filmu, to do tych najważniejszych nie dochodzi. No nie wiem, można tam umieszczać od czasu do czasu w różnych momentach. Więc takie czasami myśli nie przychodzą do głowy. Ale nie, Ola, to ja nie mam czasu na takie pierdoły. Więc o to tu chodzi. I powiem wam szczerze, wracając do tematu filmu i do tego, co mówiłem na tamtym filmie, jak ciemnych się przyskrzyni do ściany i zażądasz od ciemnych pewnych informacji, to je dostajesz. Między sobą, między nami już to tak nie działa, ponieważ my jesteśmy wolni. Wiecie, można człowieka uwięzić, ale i tak, jeśli nie będzie chciał wam czegoś powiedzieć, to wam nie powie. Podobnie jest z tymi ze światła, z Adamusem i tak dalej, i tak dalej. Ale oni mówią tak naprawdę rzeczy, które są istotniejsze. Tyle, że no po pierwsze, może nie wszystko mogą powiedzieć. Z drugiej strony, czy gdyby mogli to powiedzieć, gdyby to powiedzieli, czy by to zadziałało lepiej od tego, co jest teraz? Trudno mi powiedzieć tak naprawdę. Ludzie zawsze się do czegoś przyczepią. Jak czegoś nie zrozumiesz, nawet jak będziesz to rozumiał, to możesz grać i w taki czy w taki sposób będzie ci to służyć. Koniec, kropka. I będziesz żył w obłędzie. A to będzie polegało na tym, że z jednej strony będziesz robił dalej te rzeczy w taki sam sposób, szukał rozwiązań w ten sam sposób, a potem będziesz miał do siebie czy do kogoś pretensje, że to nie działa. To jest też życie w obłędzie. Jak ma to zadziałać, jeśli robisz to cały czas, próbujesz to zrobić w ten sam sposób? Proste. Tak więc o to dokładnie tutaj chodziło. No, i się mistrz obnażył. Okazało się, że mistrz jest także człowiekiem i ma też swoje ciemne chwile, nawet bardzo ciemne. Oto nie, ojej. Ja mówię, ze wszystkimi innymi rzeczami sobie totalnie poradziłem. Nie mam żadnych problemów. Opowiadam właśnie, to jest taka fajna rzecz. Widzę, jak ludzie mają problemy w swoich życiach. Ja mówię, wow, to jest żaden problem. Żaden problem, to nie są problemy.
Wiecie, to są problemy, no tak naprawdę, jak człowiek ma doła i wpada w dół i teraz ktoś powie, o, ale ty masz głupi problem, jaki ty masz dół tak naprawdę, nie jest istotne. Problem może być głupi, może być wielki, potężny, cokolwiek, dół zawsze będzie tak samo głęboki dla wszystkich i to jest taka rzecz, która zawsze jest stała. Jeśli jesteś w dole, to jesteś na samym dnie, tam w dole nie ma poziomów, o, jestem tak lekko zdołowany, 20% zdołowany, ale 80% się śmieje, więc jest nieźle. Jesteś zdołowany, koniec, kropka, jesteś na dole. Czyli w tym momencie leżysz. I tyle. Więc wszystko gra. Za chwilę wstaniesz i będziesz szedł dalej. Cokolwiek zrobisz, tak naprawdę nie możesz nic zrobić, nic źle. To jest część historii. I właśnie na tym to polega, żeby tak naprawdę opowiadamy swoje własne historie i tylko tyle. I jeśli próbujemy, wiecie, wchodzić na cudzy teren, oceniać to, być złym, wiecie, można powiedzieć, o, fajnie, podoba mi się, taka dobra ocena, jest spokojnie, zajebista. Ale jeśli ktoś wchodzi i, wiecie, szuka w tym jakiejś dziury w całym, to jest bez sensu, jest strata własnego czasu, to jest brak szacunku do samego siebie w tym momencie. Więc tutaj tylko tak jeszcze od tej strony. Więc to jest prawdziwa droga. I jak mógłbym opowiedzieć o tym, że ta droga jest prawdziwa? Przecież to już wiele razy mówiłem na swoich filmach. Ale ten człowiek tylko tak mówi. Tego się nie da opowiedzieć. Dlatego powiedziałem, ten kanał ma być tak autentyczny, żeby tu żaden człowiek nie miał tak naprawdę żadnych wątpliwości. I wcześniej czy później mógł zdać sobie sprawę z tego, że faktycznie jest coś na rzeczy. I ten film powstał właśnie, to jest taka perełka trudna, wielka, trudna perła, która pokazuje prawdę o tej drodze, o tą okrutną prawdę i jednocześnie pokazuje, jak to jest prawdziwe. Jak ta prawda jest okrutna, i jak te doświadczenia są prawdziwe, o których mówię, którzy większość ludzi się zadaje pytania w dalszym ciągu, ale czy to dzieje się naprawdę? Ale co jest dla ciebie prawdą? I tak dalej. Nie, w tej nuansy już nie będę wchodził. Właśnie po to są te filmy. To ma być od czasu do czasu, być może będą się zdarzały takie kawałki z dołu, nie z góry, tylko z dołu, z tej doliny właśnie. I one będą wtedy pokazywać po prostu pewne takie zdjęcia z fragmentu dróg. Będą pokazywać nie Boga, a takiego człowieka. Boga oczywiście jedno i drugie jest jednym i drugim, ale z tej takiej człowieludzkiej strony. I to jest fajne właśnie, ponieważ wow, czyli tak naprawdę nie jestem tu sam, nie jestem tu sama. Jeśli przez to coś takiego przechodzę, to każdy przez coś takiego przechodzi. I nie ma w tym nic złego. Jest to jak najbardziej w porządku. Z takich właśnie ślepych uliczek czasem. Nie mówię, że dużo jest takich momentów, w którym człowiek boi się tak bardzo, czy wchodzi w dane doświadczenie, przeraża go coś niesamowicie mocno, bo zdaje sobie sprawę, do czego to prowadzi, albo co jest tam za rogiem. I albo sobie wyobraża czasem to coś innego jest zupełnie za rogiem. Więc. A te strony DM, Sula, to co to są za strony DM? Bo nie kojarzę. No w każdym razie chodzi o to, że to jest tak naprawdę zabawa. Te życie jest bardzo taką fajną zabawą. Nie fajną czasem, ale jest to zabawa, jest to gra. I nawet te dramaty są częścią tej historii. I dlatego są w porządku. Tak, drogi mistrzu, tak. To jasna sprawa, że tak.
Więc to jest dużo rzeczy. Ja nie jestem pewien, czy to się tak da. Chyba człowiek musiałby. W ogóle odkryłem, że można mieć dwa takie same kanały. Są dwa kanały. Teraz w Studio Yahoo są dwa kanały. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale są dwa. I YouTube na to pozwala. Tak sobie doszedłem do wniosku, że skoro tak można, to stworzymy jeszcze jeden kanał Studio Yahoo. To będzie zajebiste. Zawsze ktoś trafi na któryś z tych trzech. Jak nie tu, to tu, więc tam jakby co to odeślemy na ten właściwy. Żart. Znaczy, żart, no, może żart, może nie, ale fajna opcja. Więc tyle. Czekajcie, 22:28. Dzisiaj nie było komentarza. Dzisiaj jakby zrobiłem troszeczkę komentarz do tego swojego filmu. Trochę opowiedziałem wam różnych historii. Zwykle, jak dla takich tematów się podejmuję w zasadzie cały czas, to zwykle sobie nie zadaję tych pytań, ale jak czasem zadam sobie pytania, dlatego właśnie te plany nie wychodzą. Bo zadaję sobie pytanie, w jaki sposób zrobić ten film, w jakim kierunku go poprowadzić, żeby to, czym chcę się podzielić, było zrozumiałe, powiedzmy. Problem polega na tym, że tak naprawdę nie wiem. Dopóki tego nie zrobisz, to nie wiesz. A poza tym to i tak zapomnisz to, co sobie zaplanowałeś. Ponieważ cała masa innych rzeczy wskakuje tobie do głowy, nagle pokazuje ci się, kanały się otwierają i jest tego tak dużo, i jest to wow, takie odpowiedzi przychodzą, słuchajcie, że człowiek się to, co było wcześniej, już nie ma żadnego znaczenia. Powstaje ten zachwyt i to coś jest zajebiście. I tyle. No, jestem kanał X Studio Yahoo też. Tak. Który Dorota prowadzi. Znaczy, stworzyła. Pozdrawiam Dorotę, jak słucha. W zasadzie odpuściłem sobie tamtą walkę, tamtą grę. Cokolwiek to było wtedy. Ale spoko. No problem. Fajnie, że jest. I że i tak dalej. Na tych wszystkich ten sam Gostek. No właśnie, dasz wiarę? I ten sam czułaś ją. Więc jak macie jakieś pytania, to możecie. Ja nie wiem, czy robimy przerwę, czy nie. Właściwie nie potrzebuję dzisiaj przerwy. Patrzę, która godzina. Najpierw zrobimy taki. Nie, chyba nie. Nie, dzisiaj nie ma pytań, odpowiedzi dzisiaj nie będzie. Więc tyle wystarczy. Ale czołówka na koniec będzie. Czyli ta końcówka, bo nie było tej czołówki na początku. Doszedłem do wniosku, że ten film będzie musiał się jakoś inaczej wyróżnić, bo to nie do końca jest komentarz. Nie pasował mi troszeczkę do tamtej czołówki, do tej końcówki, tam gdzie komentarz kontrastowy jest wytłumaczony. A poza tym z tego też powodu, żeby to odróżnić, no, ten film musiał być troszeczkę inny. Zapraszamy na film i od razu się zaczyna. Mister Łukasz, czy ty chcesz opuścić pustynię? Teraz to nie ma znaczenia. Zintegrować całe swoje światło też nie ma to znaczenia, bo pustynia nie jest związana z tym. To, o co pytasz, zrobiłem już dawno temu. Więc to są dwie różne rzeczy. I nie ma znaczenia, czy coś chcesz, czy nie chcesz. Znaczenie ma to, co wybierasz. Ale możesz się możesz wpadać w pewne gry wewnętrzne swoje i tyle. Za tym z reguły zawsze jest strach. Robisz pewne rzeczy,
pewne rzeczy robisz w taki sposób, w jaki się wyspecjalizowałeś w tych doświadczeniach. Później nagle zadajesz sobie pytania, czy mogę to przechodzić inaczej. Kiedy tak naprawdę w pewnym sensie wykonujesz to jakby tak jak robot w pewnym sensie. Pewne rzeczy. Takie są ostre doświadczenia na tej pustyni, że pewne rzeczy po prostu nie ma jak, poddajesz się temu i tyle. Więc czy można to jeszcze inaczej? Czy teraz w opcji obowiązkowej jest pustynia, czy można obejść? Można obejść jak najbardziej. Zresztą na pierwszą pustynię sobie wejdzie każdy człowiek. To trwa krótko. To się przechodzi w ciągu kilku dni. Ale później na pustynię tak naprawdę nie wchodzisz. Nie musisz wchodzić na pustynię. Na pustynia to jest taka alternatywa tak naprawdę. Jeśli jesteś człowiekiem, który jest w stanie przejść tą drogę od początku do końca bez utraty tej łzy, czyli nie, nic nie jest w sposób doskonały i wchodzisz na ten szczyt swojej góry, to nie ma problemu. Na pustyni nie masz potrzeby. Tylko większość ludzi niestety spada z tej góry, więc to kwestia, tam się podzieliłem na którymś filmie, że można tą pustynię, można troszeczkę tą górę oszukać. Że spróbujcie po prostu zrobić ze słuchawkami na uszach, z muzyką i w momencie, kiedy będziecie wchodzić w tym ostatnim doświadczeniu na ten szczyt góry, żeby to zrobić z muzyką, żeby zająć ten umysł, bo ten umysł po prostu rozwala to wszystko. Tylko umysł. Jeśli jesteście w stanie wyłączyć umysł i przejść to od początku do końca, to już, nie, to już urzeczywistniacie się totalnie i nie musicie już nic robić. Problem polega na tym, że większość ludzi spada z tej góry, a wtedy trzeba się na nią jeszcze raz człapać, ale każda kolejna próba jest o wiele trudniejsza i prawdopodobnie już nie do zrobienia. Dlatego ludzie wtedy stoją przed wyborem, albo idę na pustynię i na pustyni udowodnię, co jestem wart, albo stąd odchodzę. Nic innego już nie wchodzi w grę. Tak więc albo przychodzi wąż do ciebie 3 razy, puka w twoje drzwi, i albo go wpuszczasz, i żyjesz dalej, i wchodzisz na pustynię, i tam przechodzisz próby, albo po prostu stąd odchodzisz. Nie, i tutaj już wtedy nie ma tak, że możesz sobie żyć, wrócić do życia zwykłego człowieka. Wtedy po prostu samozapłon, spalasz, twoje ciało fizyczne po prostu ulega samospaleniu, i już ciebie tutaj nie ma. Przechodzisz już, wydostajesz się, jesteś wolny. To o to dokładnie, tylko o to chodzi. To nie jest pustynia, to nie jest ta pustynia, to mówię o tej ostatniej. Dlatego ją tak nazywam, to tak w ciapkach ostatnia. Ale to taki symbol, taki wiecie, żeby to odróżnić. Bo ludzie wpadają na pustynię, bo ingerują w wolność innych ludzi. Mistrz wchodzi na pustynię z własnej woli, ponieważ to jest aktem wiary w samego siebie. Ponieważ mówi, że wow, no w zasadzie mogę już odejść, ale stać mnie na więcej. Myślę, że jestem w stanie przejść próby tej pustyni i utrzymać się przy życiu. Taki inny sposób zrobienia tego samego. To jest ta pustynia tak naprawdę. Tylko ludzie nie rozumieją, że w momencie, kiedy wchodzisz na tą pustynię, wchodzisz do krainy, która nie jest jakby z tego świata. Nie dzieje się, ona jest logiczna, ale nie działa na tej logice, jak my działamy, większość z nas. I będzie nas oszukiwało od początku do końca. Tak więc na tych filmach tłumaczę cały czas dużo filmów na ten temat zrobiłem, żeby wyjaśnić wam, w jaki sposób, jakie błędy ja powiedzmy robiłem i różni ludzie robią na tej pustyni, których można w bardzo prosty sposób uniknąć. Tak więc tylko o to tutaj tak naprawdę chodzi. Jeśli jesteś w stanie, jeśli oglądasz te filmy, to nie jest gwarancja tego, czy wow, wydostaniesz się z tej pustyni, czy też przypadkiem na niej nie utkniesz. Ja tego zagwarantować ci nie mogę, czy ci to wyjdzie, czy nie. Ale jest to jakaś część wskazówek i tego, co jeśli powiedzmy przy odrobinie szczęścia, odrobinie chęci
to myślę, że jesteś w stanie, każdy z Was jest w stanie wykorzystać te wskazówki do tego, żeby mimo to opuścić tą pustynię o wiele wcześniej, a jest bardzo łatwe to zrobić wcześniej. Żeby nie po prostu nie rozwalić tych prób, które już się pojawią wcześniej. Więc o to tutaj chodzi. Ponieważ wtedy ciemność będzie was atakowała ze strony umysłu i będzie chciała was przestraszyć. O, to jest złe przejście. Tu na pewno zostaniesz, kurczę, rozwalony. I o to tutaj chodzi. Tu idziesz, będziesz wchodzisz w ciemność albo wchodzisz w chłód. Wiesz, co to jest ten chłód? Staniesz się wampirem. Tu ci umysł popowiada, kurde, to nie jest ta droga, ale właśnie masz wejść w ten chłód na 3 dni. Więc o to tak naprawdę chodzi, ale oni ci tak doładują z drugiej strony tam w umyśle, że cię wystraszą. Musisz być naprawdę, musisz powiedzieć sobie, a mam to wszystko w dupie, wiecie. I taka osoba jest w stanie bardzo szybko opuścić tą pustynię. I to jest właściwie największa ze wskazówek wszystkich. A cała masa reszta to jest tylko po to, żebym ewentualnie wiedzieć, gdzie jestem na tej pustyni, co się dzieje, co jeszcze mnie może czekać i tak dalej. Czy jakieś próby, o, to teraz mogą te próby się pojawić. I tłumaczę, każdą próbę tam właściwie została wytłumaczona na tym czy na innym filmie. Tak więc o, to jest dokładnie to jest robione przez cały czas. Teraz troszeczkę wziąłem się za inne tematy, bo właściwie myślę, że chyba już o pustyni powiedziałem dosyć dużo, jeśli nie wszystko. Jeśli nic nie przychodzi mi do głowy, co by tu można było jeszcze wrzucić. Trudno powiedzieć. Więc ogólnie rzecz biorąc, można tą pustynię przejść. Jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia. Tylko przestajesz być w głowie. Ignorujesz wszystko, co ci do głowy, co się w głowie pojawia. Kiedyś może jakiś filmik na temat empatii. Jacek, z chęcią bym posłuchała, jak ty to widzisz. Bo wielu twierdzi, że mają empatię. Nie wiadomo, jaka prawda jest. Empatię nie wiadomo jaką, chyba o to chodzi. A prawda jest inna. Są wrażliwi, a to co innego. Okej. O empatii można, myślę, to jest dobry też temat. Po strachu może być nawet całkiem ciekawe, rewelacyjne. Empatia. Czy istnieje opcja odpuszczenia sobie życia jako potencjalne zło, skoro mowa już o odpuszczaniu i wolni? Grażyna tak napisała. Czy istnieje opcja odpuszczenia sobie życia jako potencjalne zło? Nie rozumiem tego trochę. Czyli istnieje opcja odpuszczenia sobie życia. Odpuszczenia sobie życia jako potencjalne zło. Czyli życie jako potencjalne zło. Znaczy to jest ocena, ocenianie tego życia. Może dlatego chcesz odpuścić te potencjalne zło, czy chcesz odpuścić sobie życie. To nie do końca to rozumiem. Skoro mowa już o odpuszczeniu i woli. Odpuścić można sobie wszystko. To jest kwestia wyobraźni. Nic się tu nie ogranicza tak naprawdę. Poza tobą samą i umysłem, to tymi grami wszystkimi, tym, co służy. Przemek, dobre pytanie. Jacku, jeśli już przejdziemy tą drogę mistrzów, czy będziemy wolni i sami będziemy decydować o tym, czy się chcemy tu wcielać, czy nie. Tak naprawdę cały czas mamy możliwość takiego decydowania. Ale tak, oczywiście, będziemy wolni jak najbardziej. I z pewnością już nie będziesz chciał tutaj wcielać się ponownie.
Więc to ci daję od razu, to ci mówię tak prosto z mostu, troszeczkę więcej, chyba troszeczkę dalej, więcej ci chyba tutaj podpowiem. W momencie, kiedy żyjesz tu w ostatnim wcieleniu jako mistrz, przechodzisz przez te całe pranie tych wszystkich rzeczy, tej całej drogi mistrzów i jeśli sobie pożyjesz, to też jest plus, ale to już będzie ostatnie wcielenie, już nie będziesz chciał tutaj przychodzić. To już nie będzie kwestia wyboru, znaczy to będzie kwestia wyboru, ale będziesz, to już jest jasna sprawa, tu mistrzowie nie wracają drugi raz. Nie będziesz nawet chciał wrócić, przechodzić tego drugi raz. To te doświadczenia są fajne, te życie jest wyjątkowe, ale nie będziesz chciał tego powtórzyć, więc nie. To pod tym kątem to mówię. Więc tak, to mniej więcej jest. Co to znaczy być egoistą dla siebie? To znaczy, że tak naprawdę kochasz siebie, to jest miłość własna. Jesteś egoistą dla siebie. Po prostu jesteś egoistą. Nie wiem, można być egoistą dla siebie, a dla innych nie? Jeśli jesteś egoistą, to tak naprawdę rzecz dotyczy tylko ciebie, ponieważ to do zawsze dotyczyło tylko ciebie. To nigdy nie dotyczyło kogoś z zewnątrz. I to właśnie był problem. Ponieważ jeśli jesteś egoistą, to masz gdzieś tak naprawdę to, co się dzieje wokół ciebie. Ty jesteś tym kółkiem, pępkiem świata dla samego siebie i masz prawo nim być. Masz prawo kochać siebie, masz prawo do miłości. Więc, a w jakim stopniu mamy w nim być? Myślę, że można spokojnie przesadzić. To znaczy, że nie ma tak naprawdę granic, nie powinno być. No jeśli, wiesz, jeśli jesteś szczęśliwy, ale tylko w 80%, to jesteś szczęśliwy czy nie? To odpowiedz sobie na to pytanie. To tak samo jest z egoizmem i ze wszystkim. Albo nim jesteś, albo nie. W innym wypadku, jak można być egoistą w połowie i nie być egoistą w połowie? I co to tak naprawdę miałoby znaczyć? Albo nim jesteś, albo nie. Albo kochasz siebie, albo nie. Albo kochasz innych ludzi, albo nie. Jakoś, jak kochasz siebie, poznasz, poczujesz miłość, to wtedy będziesz wiedział, czym się będziesz dzielił z innymi. Wtedy będziesz poznasz tą miłość, będziesz wiedział, o co w tej miłości chodzi. Ale jeśli ludzie kochają innych, wszystkich, a na samym końcu siebie, albo o ile w ogóle jeszcze wystarczy im sił na tą miłość własną na samym końcu, bo z reguły trudy życia, kochania innych ludzi są tak trudne i tak rozwalające, że po prostu człowiek w momencie, kiedy już miałby dojść do samego siebie, już tego nie robi, bo już nie ma czasu, nie chce mu się, jest zmęczony i tak dalej. Więc tylko o to chodzi. Więc. A jak ludzie walczą z egoizmem, to takim oni tak naprawdę się stają. Też się stają takimi egoistami. Tylko tymi egoistami niefajnymi, z którymi właśnie walczą. Z którymi walczą. To jest paradoks. Uważasz, że egoizm jest zły i z nim walczysz, tak naprawdę stajesz się takim egoistą dla innych. Uważasz, że egoizm jest dobry i nie walczysz ze światem, kochasz siebie i tak, co ciekawe, innym ludziom przestajesz przeszkadzać. Pozwalasz im na to samo. Jako egoista nie wchodzi w życia innych ludzi. Bo po co? On zajmuje się sobą tak naprawdę. Więc gdzie tu jest problem? Nie ma problemu.
Poza tym, że takiego egoisty nie można, wiecie, zakręcić sobie wokół siebie. Wow, spoko. Dobra, będziemy kończyć film w takim razie. Dzisiaj przerwy nie ma, bo jakoś będzie tylko końcówka. Więc o, tuż to. Trzymajcie się, dziękuję wam za uwagę. Będzie kolejny film na kolejne tematy. Za jakiś czas, może jutro, może w pojutrze. Tak więc miłej nocy, miłego wieczoru i trzymajcie się. Także pozdrawiam Szambrę, inaczej polską Szambrę pozdrawiam, wszystkich pozdrawiam. Więc trzymajcie się i do następnego. I patrzę, czym to mi zadziała. Hej.